No siemaneczko, siemaneczko, witam was wszystkich moi drodzy bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Judy, a jest to druga już transmisja z gry, jaką jest Pokémon Radical Red wersja 4.0. Ogrywana na takich w sumie nie nazlokowych, ale trochę innych zasadach. Więc siemanko, fajnie, że jesteście, co tam u was, opowiadajcie w ten... O, jakaś mucha mi lata, dlatego jakieś takie dziwne, możecie czasami widzieć rzeczy. Ale to nieważne. Kogo my tu mamy? Andrew, Damian, Blue Wolf, Jędruś, Loczek, Mr. Gamer, Arekon, Mikołaj Glinka, Maciek Węga, Zeraorka, Lumin Kuroko, Anezis, Duolingo, Matek, Geralt z Rivi, Smokon odnowił wspierającego prawie 50 miesięcy. Masakra, siema, no Smokon, witam. Dałoby się, żeby na odliczeniu leciały nutki z openingów poków. No właśnie, Fuego nie za bardzo. One są banowane niestety przez YouTube, więc bardzo jest mocne ograniczenie z tą muzyką. Tomek, Gamer B, Duch, Beta, Heksio, siemaneczko, siemaneczko, Lumin, Kuroko, Poirot, siemanko, Anesis, Paweł, Arekon, elo, 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 elo. Dobra, słuchajcie, myślę, że odpalamy grę, a czemu by inaczej, niech będzie już odpalona, a czekajcie, tylko za każdym razem muszę kurczę ustawić, żeby dobry emulator pokazywał. Dobra, jest git, działa, więc jest okej. Myślę, że słuchajcie, będzie można... zaraz zaczynać. A jakże, jest 100 osób na streamie, bardzo mi miło, słuchajcie. Zmieniłem w końcu, zamiast zgonów na dole macie omdlenia, więc wszystko się zgadza, wszystko jest tak jak powinno być, więc jest okej. Słuchajcie, nie wiem jaki mamy teraz level cap, ha. Będę musiał się dowiedzieć, jak to wygląda obecnie. Jak to wygląda? Bo tu się mogę zapytać o to, co nie? 22 level cap, okej, to jest ważna, ważna, ważna informacja. Czyli taki poziom możemy mieć maksymalnie na Misty, większego mieć nie możemy. Dobra, fajnie, fajnie. No dobra, i teraz pytanie tak, no bo tak, tutaj byłem, w muzeum ogarnąłem co trzeba, jajko się wykluło, no jakby wszystko fajnie, wszystko spoko. Natomiast możemy już iść tutaj. O, hej Judy. Czy to nie jest asystent profesora? Chyba jest. O nie, chyba sobie żartujecie. Okej, spodziewałbym się wszystkiego. Ale nie tego, że dostaniemy Dynamax Band, już bardziej coś pod mega ewolucję. Naprawdę? Od razu będę mógł już robić Dynamaxy Pokémonów, ale co to w każdej walce? Żartujecie. Jak tak, to super, bo ja akurat wiem, że wielu osobom Dynamaxy nie podchodziły, jeżeli chodzi o wygląd. Ale mechanika Dynamaxów bardzo mi się podoba, szczególnie w dwóch walkach. Gamer B, na dobry początek. A, dziękuję ci bardzo, pozdrawiam, witam po raz drugi, siemaneczko. Okej, tu nawet te przedmioty jak wylatują, fajnie to wygląda. Wish Pieces, czyli będę mógł do... dobre. Dynamaxy tylko pod rajdy, dobra. Koło lasu był ten cały rajd. Ej, właśnie, chodźmy zobaczyć, słuchajcie. Jak to wygląda, czy mogę to aktywować? No właśnie, ale to nie, bo to było zablokowane na razie. Właśnie, tam chyba nie było przejścia, tak mi się wydaje. Nie wiem, musiałbym się cofnąć, ale na razie cofać mi się nie chcę, może znajdziemy coś po drodze. Tomka, siemaneczko, o, Kamil, co się, witam. Jak to na Maxie, nie podoba się z wyglądu, jak to było to samo co Mega Evo, z wyglądu tylko większe. Nie no, Mega Evo były inne, tam się różniły bardziej, no nie przesadzajmy. To inne rzeczy. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że możemy iść walczyć. Czemu by nie? Mordrak może niech walczy. Jakie ten Pokémon ma statystyki w ogóle? O, ja go muszę jeszcze zrobić. Pod co się w ogóle go robi? Ej, powiedzcie mi, słuchajcie, szybka sprawa. Pod co się robi Delfina? Ja go nie trenowałem, przyznam się szczerze. Nie za bardzo wiem. Wydaje mi się, że wygląda na Pokémona pod specjalny atak i pod speeda. Może bardziej pod speeda. Jak się czujesz bez koła tortury? No, trzeba trochę odpocząć od niego, wiecie. Na pewno jeszcze powróci, ale na razie nie ma co. Więc ciężko powiedzieć, po co ten Pokémon dokładnie może tutaj być. Dobra. Nature Change. Mordrakowi. Fizyczny pisze, że on jest pod fizyczny, a tak naprawdę? Czyli żeby go robić pod Adamanta? O, okej, dobra, ja wam zaufam. Ja wam zaufam, niech będzie. Zobaczmy teraz jego statystyki. No, teraz wygląda to lepiej, ewidentnie. Dobrze jest, dobrze jest. Szumiasty, siemaneczko.
W ogóle już prawie, słuchajcie, już jest nawet, już jest 130 osób. Kto tego nie zrobił, strzelcie lajka, dobijamy do 100 lajkaczy. Może się uda. A my idziemy na drogę numer 3. Tu na pewno będziemy coś łapać. Pamiętajcie, mogę łapać jednego Pokemona na każdej drodze i to pierwszego, a gramy na randomizerze. Co tak wcześniej? A dzisiaj mi tak wcześniej pasowało akurat. Dlatego trochę wcześniej. Zobaczymy. Oho! Alulański Grimer. Ciekawie, ciekawie. Dobra, to teraz bardziej mi się Aqua Jet przydam. Chociaż on nie jest taki mocny, to jednak może się przydać. Ojej, Harden. To może walnijmy mimo wszystko z Watergana. To nie jest takie głupie. Tu na pewno coś zabijesz. Jest taka szansa. O ty, co to za zmiany? Sobl. Okej, okay. Jak nie Pokémon z Alolii, to Pokémon z Galar. Całkiem fajnie. Dobra, zmienimy sobie Pokémona. Jak najmniej omdleń. Do tego dążymy. Pamiętajcie, jak najmniej omdleń. Cholera, nie, tam mucha mnie dobije. Już wczoraj mi tu latała, dzisiaj też lata. Nie wiem się tego pozbyć. Albo to jakaś inna, kto to wie. Dobra, dawaj bite. Hu, padł, szybko, sprawnie. No i został Grimer, więc myślę, że Aqua Jet kończy sprawę. Gra za cicho, a dobra. Trochę przygłosiłem, mam nadzieję, że będzie lepiej. Zobaczymy, zobaczymy. O, Bambuko, siemaneczko. Aby zaczynać przed czasem, a nie jak zwykle ze spóźnieniem. A widzisz, Bambuko, no trochę trzeba zmieniać, żeby was zaskakiwać. Żeby nie było źle. Ojoj, Grookey. Okej. W sumie to, dobra, nie, no, to mam Togekisa na niego, najlepszy Pokémon ewidentnie. Air Slash szybko działa, Juxi, hoho, no widzę, że tu niektóre Pokémony ciekawe, ciekawe. Ale ja myślę, że dobry Air Slash powinien załatwić sprawę, nawet na raz. O, ale jest Flinch, więc okej, okay, prawie to samo, dobrze jest. Bardzo dobrze jest. Levelujemy, Taunt przestał działać, a ostatnim Pokémonem jest Centiscorch. Coraz ciekawiej, będzie super efektywnie, to jest ognisty robak. Zresztą nie tak dawno pojawił się nawet w anime Pokémon, jeżeli oglądacie to najnowsze anime. Bardzo dobrze. Siema Zniszczator, siema Maxem, witam. Jaki to emulator? Visual Advance. VBA. Ten standardowy, można powiedzieć, do tego typu gier. Okej. Tam jest trawa chyba na dole. Dobra, słuchajcie, co to jest? Co to jest to, co właśnie widzimy? Czy ktoś może mi to wytłumaczyć? Co to jest? Dlaczego coś takiego się pojawiło? Przecież takiego Pokemona nie ma. Chyba, że był gdzieś w anime, ja o nim nie wiem. Dodrio. Ognisto-kamienny. Siema, Sniper, witam. Dobra, od wody, słuchajcie, dostanie super efektywnie. Co mnie oczywiście cieszy, ale zobaczymy, zobaczymy. Ale skąd on się wziął w ogóle? Skąd on się wziął? Dlaczego on tu jest? Sevi Form z Radical Red. Aha! Czy tu są, czyli te inne wersje takie to są Sevi, okej. Okay. Dobrze wiedzieć. O, siemka, Olives, witam. Double Hita się uczy. No w sumie, cios normal. Czy się przyda zamiar z Supersonika? Może być, a nóż się kiedyś przyda. Dobra, niech będzie. Siemka, Arjen, nie miałbyś na 17? No, prawie 17, zaczęliśmy chwilę przed. Tylko chwilkę. Fake Poké są, a legend niektórych nie dodali jeszcze. Aha! Matek! Matek stwierdził, że jak będziemy coś łapać, to jednak on to chce, a nie gamer. Dziękuję, Matek, za wsparcie. Dziękuję i pozdrawionka. Ej, dobra, słuchajcie, zmieniamy. Myślę, że dobrym pomysłem będzie tutaj Sandaconda. Dawaj i Bulldozer. Powinien załatwić sprawę. Nikt się nie spodziewał, że zaczniesz wcześniej. Wiem, tego się mało kiedy ktoś spodziewa, że ja zacznę wcześniej. Kamil, jeszcze na jego Pokemon, może coś mocnego się trafi. Kamil, no pierwszy też nie jest zły. Dziękuję bardzo, dziękuję za wsparcie, Kamil, za super czacik, pozdrawionka. A my na razie jeszcze bez omdlenia dzisiaj, słuchajcie, jestem w szoku, jestem w szoku. Dobra, czekajcie, tu jest trawa. Pójdziemy coś złapać. Misiek, ja wciąż nie wiem, jak się będzie nazywał Pokémon, którego będziemy łapać. Misiek, dziękuję za wsparcie, pozdrawiam i Misiek się wita z czatem, ja się witam z Miśkiem, wy się możecie też przywitać z Miśkiem. Ja mam nadzieję, że coś fajnego będzie. Dobra, a właśnie, bole, ojoj, dobrze, że przypomnieliście. Bole. Łoch, mało. Dobra, słuchajcie, idziemy kupić, ojejku, dobrze, że przypominacie. Niestety na początku gry mamy tylko pokebole, co trochę boli, ale no nic się na to nie poradzi, niech będzie. O, siema Martinus. Skąd masz taką piękną grafikę?
No, u mnie na Visual Boy Advanced tak to wygląda. Nie wiem, tam mam jakiś tam taki typowy filtr, więc działa, w sumie nie wiem, no ładnie wygląda, ale... Ale czy lepiej niż w innej grze? Ciężko powiedzieć. No ogólnie w tej wersji 4.0 ta grafika też nie jest taka zła, mi się wydaje. Dobra, tak więc słuchajcie, trzymajcie kciuki, żeby było coś dobrego. Oby, o i Lazar przybył. Mnie się osobiście podobało, na muchę najlepszy jest paralizator. Może trzeba będzie spróbować, bo tam nie daje spokoju, cały czas gdzieś lata. Sprzedaj z 20 Rare Candy. To też można, tak? W sumie. Ale na razie ważne, żeby coś się złapało, cokolwiek to będzie. A, dobra, nic się nie trafi, wiecie dlaczego? Czekajcie, bo ja muszę wyłączyć ten Infinite Drift.pl. Dobra, teraz może dopiero coś się trafić. Okej, okay, trzymajcie kciuki. O nie, znowu, ten Pokémon mnie prześladuje. Ten Pokémon mnie prześladuje. Ojejku. Dobra, raczej marna szansa, że złapię go w Pokébolem. On już się wczoraj też pojawił, co ciekawe. Matek, nie przebijaj, to się nie uda. To się nie uda, ja ci mówię. Dobra, walnijmy Sakwajeta, zobaczymy i doberwiem. Aha! Ojejku, zapomniałem jak działa Psychic Terrain, okej. Okej, nie tak. To Water Gun w takim razie. Będzie ciężko. Będzie ciężko, ja się boję, że tylko omdlenia sobie nabije. I to pewnie sporo. Pewnie tak. Słabo. Dobra, dajmy... Nie wiem, Adektos niech wejdzie. Okej, czy ja mogę ci coś zrobić groźnego? Mam Astonisha, który jest super efektywny, a który i tak mało bije. Jeszcze raz. Okej, okay, jest obity perfekcyjnie, jest sflinczowany. Okej. Dobra, słuchajcie, trzymajcie kciuki. Ja nie wiem, jakim cudem ten Pokémon ma się złapać w Pokébola. Nie wiem. On raczej pojawia się tylko po to, żeby mnie wkurzyć. Cholera, już myślałem, że się uda. Już miałem taką cichą nadzieję. A tu nic bardziej mylnego, niestety. Nic bardziej mylnego. Ciężko łapać Poki a legendy. No właśnie, zwykłe Poki, jak ciężko mi idzie, co nie? To prawda. Masakra, to się nie uda, nie oszukujmy się. Tylko 9 poków je mam, mówisz Oliwsty, to mam szczęście, że tyle spotkałem. Are you kidding me? Ej, nie wierzę, ja nie wierzyłem, że to się uda, że to jest możliwe. Złapał się. Jestem w szoku. Szok i niedowierzanie, że to się w ogóle udało. A to się naprawdę udało. Czyli gra jednak przed drugą odznaką daje mi legendę. Dziękuję. Wszyscy ekspią, a jak żeby inaczej. Czy chcę dodać tapulele ksywę? Oczywiście, że chcę. Dzisiaj pierwszy jest Matek. Matek tutaj trzema grosikami. 3 grosze nienawiści wyprzedził. Masakra. Matek, gratulacje zostania pierwszą legendą tej serii, być może ostatnią. Dobra, muszę zobaczyć tego Pokemona, słuchajcie. Muszę go zobaczyć, muszę mu tam dobić level. Muszę się przekonać, jak to wygląda. Czekajcie. Okej, okay. Kogo damy sobie? Może mam... Właśnie, kogo damy sobie do boksa? Może na razie betę. Tak, na razie niech... Chociaż Ludicolo też się nie uczy wielu ciosów, no ale dobra, na razie betam. Matek niech wejdzie. Dobijemy mu tym Rare Candy tam ten 16 level, żeby miał tak jak inne Pokémony mniej więcej wyrównane. Uczy się Saibima, super, oj przyda się. On jest raczej pod specjalny atak, co nie? Dobrze pamiętam, tutaj raczej proste i oczywiste. Zobaczymy statystyki tego Pokémona. Tu naturka pod Speeda, w ogóle bardzo ładny specjalny atak. Nie musisz żadnej PC, a no niby tak, wiem, ale jakoś tak, wiecie, specjalny atak Speed. Ja myślę, że damy mu naturkę, która zwiększa speeda, może speeda niech mu nie zwiększa, niech zwiększa mu specjalny atak na rzecz ataku fizycznego. Czyli krótko mówiąc, modeścik niech będzie, zobaczymy. Dobra, ale fart niesamowity, słuchajcie. Wiem, że od wczoraj pisaliście, żeby tam jakieś... Masakra, Misiek, dziękuję! Myślę, że teraz już cię nikt nie przebije przy kolejnej dróżce, a kolejna dróżka to chyba będzie Mount Moon, gdzie będziemy łapać. Więc mam nadzieję, że coś się fajnego trafi.
zaczęliśmy od legendy. Teraz teoretycznie ktoś powie, że może być tylko gorzej, ale ja liczę, że będzie równie dobrze, więc... Oby tak było. Oby było... Ohohoho, Virizion! Ale jego się raczej nie przejmuje, no właśnie. Legenda walcząca Indeedee. Okej. Tak średni Pokémon dla mnie. Chucky zapraszamy. Bajtuj. O ty! Gridenta wprowadzają. Dobra, tak jak mówię, chcę mieć jak najmniej, wiecie, omdleń dzisiaj. Nie pozwolę, żeby było dużo. Aura Sfera, fajnie. Znowu ten Pokémon, ale w sumie teraz to nie zmieniajmy, pyknijmy po prostu Ser Slasha, tak jest. Tutaj ten Exp to będzie szybko się wbijał, ale dobrze, bo na... i tak nie przekroczymy tego maksymalnego. Więc nie jest tak źle. Dobrze, 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 słuchajcie, bardzo dobrze. Chodźmy tutaj, walczmy z kim tylko się dam. Grotl! Gamer, dziękuję! Masakra, co wy odwalacie? Człowiek zaczął dopiero streama. Ja wiem, że cel jest zacny, w ogóle właśnie niektórzy się zastanawiać mogą, o co chodzi z tym celem. Wiem, że Detektywa Pikachu dużo osób nie ogląda, ale właśnie chcę trochę pocisnąć teraz więcej tę serię, aby po pierwsze wyrobić się przed premierą nadchodzącej premiery, czyli Detective Pikachu Returns, a poza tym, żeby skupić się też na innych seriach, więc dlatego postaram się, żeby było po prostu więcej. Z dwa odcinki dziennie. Może się uda, zobaczymy. Ale widzę, że dobijacie cel, więc jest taka szansa. Tam coś na trawie jest. O, to zaraz sprawdzę, bo nie widziałem. Nie spojrzałem. Dobra, szybko poszło. Wszyscy ładnie ekspią. A, tam daleko. Ej, tam coś jest. To jest chyba TM. A, i właśnie, czekajcie, muszę pamiętać o tym, żeby... Pokevial. Tak, leczyć Pokemony sobie. Zamiast się wracać. To jest dobry pomysł. Comfy. Okej. Bardzo dobrze. Nie no, tapu, lele, ludzie, co tu się dzieje? Tak może być, tak może być. Andrzej, dziękuję za suba. Zespół R. O nie, zespół R, nie w tej serii. Porwaliśmy ci wszystkie Pokémony z Teamu. Odłóż je do boksa i nie używaj do czasu, aż dojdziesz do następnego miasta. Tam czeka oficer Jenny, która nas zawała i odda ci poki. Dziękuję bardzo, Donajcika. Powiem tak, to na szczęście nie jest ta seria i może dobrze, bo wiecie co się działo w Infinite, Infinite Fusion dopiero będzie, w Uranium, co się działo w Insurgence na kole tortury, kiedy trafiało się to pole. To było jedno z gorszych pól, szczególnie jak miałem niewytrenowane Pokémony w boksie, to wtedy one wszystkie umierały. Dziękuję za wsparcie, no nie no, na razie nawet nie mam 6 Pokémonów w boksie dodatkowych. Super chat, bo nie przyszedł mój donate z Super Chatu X. Okej. Tylko wiesz co, Kamil, ogólnie super czatu to ja nie mam jak sprawdzać, bo mi się wyświetlają tylko tak jakby na stronie donate'ów. Mam możliwość sprawdzenia tego. Natomiast tutaj mi pokazuje tylko te, które się wyświetlą. To są te dzisiaj te dwa donate od ciebie po 25 zł. To pierwszy widziałem i ten też widzę. Innych nie widać, więc nie wiem. Jak w to grać na PC? Trzeba spaczować Fire Redy zwykłe. Siema Franek, witam. Chodziło o ciemniejszą plamkę na trawie? Zaraz, jaką ciemniejszą? Tu jest jakaś taka ciemniejsza plamka, zobaczcie. Oranberry! Mieliście rację, tu coś było. O. Okej, trzeba patrzeć na takie rzeczy, można coś fajnego trafić. Dobra, muszę zwrócić uwagę na wszystko, bo jakoś tak, no... Nie patrzyłem nawet. Aha, to Kamil, nie wiem, nie pokazało się, może z jakimś opóźnieniem przyjdzie. Ciężko powiedzieć. Ojejku, Chien Pao, znowu. Znowu ten Pokémon się nam trafia. Niestety to jest problematyczny Pokémon dla Tapu Lele, więc nie doprowadzimy do walki legend. Dobra, wchodź ty. O, Icewind, dobry pomysł. Ale ja mam Aura Sferę i to też swoje robi. I mamy Game Rap tam. Okej, łatwo, easy peasy. Dobrze idzie. Czym się różni ta seria od zwykłych poków? Trudnością, 9 generacjami, masem rzeczy. Legenda, tak samo jak Tapu Lele. Więc legend. Dobra, mogło być coś ciekawszego. Tirtuga. Nie no, bardziej się cieszę z Tapu, przyznam szczerze. Ciekawe, czy będzie Magikarp do kupienia. Czy ona powiedziała Did you touch me? Naprawdę? Tak mi się wydaje. Dobra, Psybeam. Nie no, Tapu Lele to robi grę, ludzie. Czy robiłem Rush Ride? Jeszcze nie.
Może gdzieś znajdę po drodze teraz, nie chciałbym się cofać do lasu. Jak ci kiedyś wyskoczy Chain Bounty, to panie tutaj znać. Najlepiej na DC to zrobimy z Marcinem wojnę na Nightowl. Okej. Okay. A patrzcie, tu mamy rajda. Mamy rajda. Ej, chcę go zrobić. Nie wiem jak tutaj rajdy w tej grze wyglądają, ale chcę go zrobić. Poczekajcie, zaraz sobie zobaczymy. Bo to jest tak, to jest droga numer 3. Okej. Okay. Tam jest jakiś Pokeball. O, Sobul też by mnie pogardził. Zobaczymy jak to działa. Thunderstone, fajnie. Dobra, słuchajcie, chwilka prawdy. Chwilka prawdy, zobaczmy. Tak. A, ciekawie. Wybieramy, kto ma być naszym partnerem w tej walce. Patrząc po Pokemonach, powiem wam, że... Aha, i to jest ten w ogóle do złapania. Masakra. Ej, fajne to jest. Ej, no i tylko zastanawiam się, czy na przykład jak jestem w pierwszej lokacji, gdzie mamy rajda, to czy nie traktować tego Pokemona jako sobie po prostu, na przykład, wiecie, eventowego. W sensie, że już... A, ale w ogóle zobaczcie, recommended level 30, nie wiem, czy dam radę. To jest inna sprawa, nie wiem, czy dam radę wykonać tego rajda. Bo moje Pokemony mają trochę niższy level, mógłbym mieć maksymalnie 22. Więc może być ciężko, więc może ja tutaj wrócę po prostu za jakiś czas, żeby nie marnować szansy. Tak wiecie, żeby po prostu wrócić sobie potem na rajdy i coś tam łapać, więc nie wiem czy da radę. Dasz, bo bot robi grę, naprawdę? No dobra, ja wam wierzę. Ja wam wierzę. Mówicie, że się zrandomizuje? A, może być zrandomizowany w sumie, racja. Siema, MK. Dobra. Dobra, słuchajcie, to ja uważam, że w sumie można robić to jako takie eventowe Pokemony. Tylko, że za pierwszym razem, potem już nie mogę, wiecie, wracać na tej zasadzie. Dobra, ja sobie chyba wezmę pomocnika. Numer 3. Pokemony z Hoenn kuszą mnie. Próbujmy. Okej, okay, chwila, słuchajcie, żeby się przygotować. Muszę 3 Pokemony wybrać do walki. Niech to będzie Togekiss, niech to będzie Tapulele. Niech to będzie Spider Drop. To są Pokemony w najwyższych formach, może być dobrze. O, jest i Peterson. Wreszcie ogrywasz, widzę tę gierkę. Kiedy Nuzlocke? No, najpierw ograjmy zwyczajnie, a potem pomyślimy o Nuzlocke'u. Masakra, Kamil! Raz jeszcze dziękuję! Czyli Kamil jest teraz kolejny, jak ktoś w kolejce. Tak, tak, Kamil, zobaczymy. Może, no nie wiem jeszcze kim zostaniesz. Przekonamy się, czy to będzie zrandomizowane, czy nie. Okej. Okay. Ja się tylko zastanawiam, jak go ewoluować. Czy nie będę potrzebować Remoraida. Słuchajcie, to jest ten specjalny wygląd Pokemona z tych Savvy Island. Dlaczego tam było, że rekomendowany 30, jak on ma 20? Czyli rozumiem, że muszę go po prostu pokonać, prawda? Nie wysłało jakimś cudem, masz tu Judy jeszcze. Tak się nałożyły dwa donaty. Misiek, dziękuję. Ja myślę, że będziesz dobrym, spokojnie. To jest więcej niż pewne. No jakże. Ej, dobra, tylko że ja nie mam na niego dobrych ataków. Extreme Speed. Dobra, weź pyknij z tego Extreme Speeda, zobaczymy. Coś tam... No, no jakim cudem go nie trafiłem? Jakim cudem ma tu Leaf Blade na trującego? Średni pomysł? Nie wiem. O, siema Dziubon. Czy mam nowy cel? No na razie nawet jeden nie jest Dziubon zapełniony. Na razie nawet pierwszy jeszcze nie poszedł. Dobra. Ej, ja mogę tutaj w ogóle... Co tu się dzieje? Obym tego nie żałowała. Powodzonka. Aj, nie ten, nie, nie ten atak. Extreme Speed. Beta stwierdza, nie no, chcę Mantajka. Tylko powiedzcie mi, jak go cholera ewoluować w tej grze. Masakra. Fajnie, że kryt. Fajnie, że on obrywa powoli, powoli. Nie wiem, czy nie powinienem zmienić Pokemona. W sumie wiecie co, ja zmienię Pokemona. Niech Matek wejdzie, przecież to ma większy sens. Beta, dziękuję bardzo. Chcę cokolwiek lepszego niż grzyb. O mój Boże. Ej, grzyb nie jest zły. Grzyb będzie robił grę. Spokojnie. Zobaczycie, zobaczycie. Ale tylko jednego bola musisz rzucić. Jeśli się nie złapie, to ucieknie. Serio? Aha! O kurde, to ja nie wiedziałem, że tak to działa. Ej, dobra, Mantajk załatwiony. Jakiś pum, wybuchy. Okej, okay, dzieje się. Dobra, i teraz pytanie, czy... Czy rzeczywiście może nam uciec? Ja mam tylko Pokebolem. Łapię go. Rzucam Pokebola i trzymajmy kciuki. Fajnie mieć takiego, wiecie, wyróżniającego się Pokemona.
No, fajnie. Fajnie. Misiek, co wy odwalacie? Dobra, ja tutaj powiedziałem Dziobonowi, że to przecież jeszcze cel donate'ów nie jest wbity. Ja pierniczę, w ogóle przedmioty dostaję, cudowne. Masakra. Misiek, dziękuję. Ale jak widać, będziemy łapać dopiero... Na drodze numer 4 też jest trawa. Też jest trawa, dobrze wiedzieć. Mantek ewoluuje na 30. Kurde, mogłoby się udać. Misiek stwierdził, że nie da. No szkoda tylko, że nie mantajk, ale zaraz złapiemy coś fajnego. Dobra, patrzcie na to. Ja wam zaraz pokażę takiego Pokemona, że pewnie wszyscy zwariują, jak go zobaczą. Coś czuję, czuję legendę. Ale zobaczmy. Czekajcie, jeszcze sobie zrobię save the game, żeby tutaj, nie wiem, gry mi nie wywaliło. Kamil, dziękuję raz jeszcze. Dziękuję tutaj. Kacper, dziękuję bardzo za dołączenie do grona zielonych i pozdrawiam w ogóle 200 osób już. Siemaneczko. A, i muszę pamiętać o tych Dynamaxach. Ja grałem na nazwę w tą gierkę, doszedłem do pierwszego pojedynku z Giovannim, nie dałem rady. Ma zbyt mocne poksy. Okej. Okay. Jest trochę inaczej, ale zobaczymy. Jak tak mówisz, to coś... Nie, nie, Olives, nic takiego nie będzie. Patrz, zaraz zobaczysz legendę. Patrz na to. Patrzcie, ja wam mówię, że to będzie legenda. To nie jest legenda, ale to jest pseudo-legenda. No ja to dzisiaj wyczuwam, słuchajcie. To jest coś na rzeczy. O cholera, tylko czy on się złapie? Dobra, będę go osłabiać bardzo, 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 bardzo słabo. Tylko bajcikiem delikatnym. O jasna cholera, mój ulubieniec. Mój ulubieniec, zaraz, ile on traci życia? Dobra, raz jeszcze, albo nawet dwa razy mogę go ubić. Proszę cię, Czaki, bez skryta. Kurde, już chyba więcej go nie obijam, wiecie? Wydaje mi się to zbyt ryzykowne, dobra. Jak on się złapie, to ja nie wiem. Ale chciałbym. A nie Handum, no Handum też, ale Tyranitar jest zaraz potem. Kurde, a jakby się udał za pierwszym? A siema Szymi. Właśnie wiem, wiem, zaraz pójdziemy do tamtego faceta, na razie wiecie. Na razie ja pierwucho. Ten co przyszedł. Dziubon stwierdził, a przyjdę to walny do Nate'a. Ja pierwicze Dziubon, dziękuję. Masakra, a właśnie, bo on się obija. Ojejku, macie rację, zmienić trzeba. Ajajajajaj. Dziubon, dziękuję, ej. Dobra, dobra, zmotywujecie mnie, żebym nagrywał dużo. Będzie, będzie, spokojnie, będzie. Będzie. Dobra, Matek niech wejdzie. Mam nadzieję, że Tyranitar się nie ubije. Kurde, to będzie mega ciężkie. Dziubon, raz jeszcze dziękuję. Mam nadzieję, że złapie ci dzisiaj coś fajnego. A mówiliście, że się nie uda. To jest mój dzień, słuchajcie. To jest mój dzień. Łapiemy Tapulele na starcie. Łapiemy Tyranitara. Okej. Okay. O, Juwe, siemaneczko. To jest dobry dzień. Swagger, nie ucz się Swaggera. Nie chcę Swaggera. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Czy chcę nadać ksywkę Tyranitarowi? Oczywiście, że chcę. Misiek. Ej, masakra, chciałem zwyczajnie pisać. Zapomniałem, że tutaj przecież trzeba wpisywać jak ze starych czasów. A no, bo w tym Uranium normalnie pisałem, jak dobrze pamiętam. Ja cię kręcę. Gratulacje zostania cholernym Tyranitarem, który ma mega ewolucję. Misiek stwierdził, że cholera, już tak dla pewności. Coś chyba było grzebane w ustawieniach. Przysięgam, przysięgam, że nie grzebałem. Ale powiem wam, że wiem, jak to wygląda. Ostatnio nie mogłem nic złapać, a teraz nagle łapię wszystko. Okej, okay, ja to rozumiem. Ja wiem, jak to wygląda. Ja to jestem w stanie zrozumieć. Masakra. Ojejku. Peterson, wpisałem tylko na Rare Candy. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tylko ten. Dobra, na razie Adektos niech idzie do boksa, bo on i tak się na razie nic nie uczy. Ja muszę jakoś przewrócić ciosy. Tyranitar, wchodzisz, wchodzisz. Trzeba mu zaraz zrobić naturkę. Trzeba zobaczyć jego moveset. No moveset to ma jakiś... Co to za moveset? Co to za moveset? A którym on się czegoś nauczy? Ja nie dziwię się, że on mi nikogo nie ubił. Dlatego on się nawet nie mógł od Czakiego, wiecie, obić go. Masakra. Dobra, zmienimy mu naturkę po pierwsze. Zmienimy mu naturkę taką, która zwiększa atak na rzecz specjalnego, czyli adamancik standardową. Zaraz zagadamy do tamtego gościa. W jakim emulatorze grasz? Gram na Visual Boy Advance, czyli tym moim, można powiedzieć, ulubionym. Dobra, zapisałem sobie.
A tak to z useless po złapaniu tyrka. No właśnie, tylko problem w tym, że tyranitar też jest trochę useless. Na razie musimy mu wbić poziom, słuchajcie, czekajcie. Dobijemy mu poziom podobny do reszty, czyli obecnie jest to 19 około. Może on się czegoś nauczy i nauczył się chyba Chipaway. O, i Rock Slide, dobra, okej, okay, już coś potrafi, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, słuchajcie. Dobra, czekajcie, cel donate'ów, rzeczywiście. Zepsułem z tym celem donate'ów, więc, czekajcie, znaczy zepsułem, nie dałem nowego. Słuchajcie, no dwa filmy z Detektywa Pikachu, nie wiem jak ja się wyrobię, ale zamierzam to zrobić. Dobra, tego nie wbijajcie. Tego nie wbijajcie. Bo ciężko będzie mi to zrealizować. Z Zeldą też tak, czasami jest, że wrzucam trzy filmy pod rząd, czasami przez 5 dni jest przerwa. Tego celu nie musicie wbijać. A co z Karpiem z Pokémon Center? Nie, no ja już zaraz idę. Poczekajcie, zróbmy sobie wolne miejsce, bo chyba muszę mieć wolne miejsce w teamie, tak mi się wydaje. Dajmy Chuckiemu chwilę odpocząć. Tak jest. Daj cel, biorę urlop i przechodzę całego tylko Pikachu 2 na jednym streamie, 2,25k. Masakra. No to byłby ciężki do zrealizowania cel. Dobra, słuchajcie, chwila prawdy. Sekretny Pokémon, ale on mówi, że to jest Magikarp, no ale wiecie, to będzie zrandomizowany Pokémon. Olives już miałem, proszę mnie tu tak nie szykanować. Kto jest teraz w kolejce? Dziubon chyba, jak się nie mylę. Dobra, kupuję. Posłuchajcie, trafiłem legendę, trafiłem pseudo-legendę. Co mogę trafić jeszcze? Nie wiem. Nie wiem, może mityka. Spróbujmy. Jest, że Magikarp, ale czy to jest na pewno Magikarp? Obśmiał mnie. Ho! Kolejny za 75 tysięcy, lol? Dobra, chwila prawdy. Co ja dostałem? A może to zwykły Magikarp? Uuuu! Skamielina z Galar! O, ciekawe, ciekawe. Nie trenowałem. Nawet nie wiem, pod co jest. Macie jakieś propozycje? Ten drugi jest shiny. Aha! Ciekawie. Okej. Okay. Okej, okay, ciekawie. Dobra, zmieniamy mu ksywkę. Tak jak mówiłem, Dziubon jest obecnie kolejny. Więc on. Ale dobrze, dobrze, zaraz zobaczymy sobie. Czego mogę się spodziewać po tej skamielince? Nie wiem pod co jest, naprawdę, no nie trenowałem. Ja się wziąłem za Delta normalnie przy live'ach, gdzie go jakieś chipsy wleciały, tylko teraz tylko orzechy, o. Dobrze wiedzieć. Dobra, słuchajcie, piszecie, że pod atak? Że on jest pod atak normalnie. No w sumie widać, że ma całkiem fajny ten atak. Już teraz 15, jak jeszcze mu naturką zwiększymy, to powinno być całkiem spoko. Dobra, Dziubon, dawaj atak zamiast specjalnego ataku. Tak jest, też adamancik. Dobijmy mu tutaj troszkę poziomów. Niech się zrówna, niech się nauczy czegoś przydatnego. Dobra, zaczynamy bardzo fajnie. Ja tam się cieszę, narzekać nie będę. Dobra, zobaczmy teraz tak, jeszcze sobie jego statystyki. Water Ice w ogóle, fajne połączenie typów, czyli to takie wiecie. W ogóle obronę ma, ej, on ma bardzo dobre statystyki obrony. Speed też jest niezły, tylko specjalny atak fatalny, ale spoko. Obecnie ciosy takie jak Powder, Snow, Water Gun, no kurczę, brakuje, żeby miał cokolwiek fizycznego. Nie ma nic fizycznego, słuchajcie. On ma staty na równo, no, trochę bardziej pod atak fizyczny, aha, no rozumiem. A, że drugi też będzie Arctowish, okej. Okay. Arctozol byłby lepszy, no domyślam się. HP, atak, specjalna obrona 90, def 100, specjalny atak 80. Aha, no to rzeczywiście, wszystko bardzo podobne. No nie, no nie będę sprzedawać, ale wiesz, bambuka, żeby nie było. Potem będzie, że a, sprzedał. Ale jak piszecie, że to jest, różni się tylko tym, że będzie shiny, to nie, na razie odpuśćmy sobie. Na razie odpuśćmy, na razie nie bierzmy kolejnego, na razie idziemy coś złapać. O, Dziubon może niech sobie idzie od razu zawalczyć, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zobaczymy, czekajcie, to tak, tutaj nie rozmawiałem jeszcze z wszystkimi. A może ktoś mi coś daje? No nie widać, na razie nie widać. Dobra, idziemy do lokacji, która jest kolejną lokacją. Nauczyciel tylko Rock Tomba. A ja mam Rock Tomba? A, bo ja tam coś dostałem, ale czy... Ja mam Rock Slide'a obecnie, prawda? On nauczył się Rock Slide'a w końcu. Nie... Ja pierniczę.
Dlaczego? 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 Chyba trzeba będzie ograniczyć streamy, żeby wyrobić się z odcinkami. Ja pierniczę, co? Coś ty odwalił. Witam, jest zdrowie się pytam. Zdrowie dobrze. Chociaż taki dzisiaj trochę osłabiony byłem, senny, ale mam nadzieję, że to tylko dzisiaj. Jak widać, po tym streamie senny nie będę. O mój Boże, dobra, detektyw Pikachu, na jutro mam nagrane dwa odcinki, fajnie. Zeldy nie mam, bo nie nagrywałem, dobra, wyrobimy się jakoś. Nie wiem jak, ale się wyrobimy. Ja pierdolę, Songo, coś ty dowalił. Mam nadzieję, że trafi ci się legenda. O, jest Emilon, siemaneczko. Masakra. Cel 300 dał 300, albo wiecie, bo tutaj jeszcze odlicza się ten, a rzeczywiście, bo jeszcze celu nie ma, ej, dobra. Tak, teoretycznie jeszcze celu nie ma, ale no nie oszukujmy się, pewnie ktoś zaraz dobije. Masakra. Natomiast, tak, tutaj odlicza, wiecie, strona też bierze swoją prowizję, dlatego czasami nie wychodzi równo. Masakra. Dobra, ja liczę, że i tak trafi ci się coś tak dobrego, jak właśnie SSJ3. A czemu by nie? W ogóle powiedzcie mi, kiedy będzie ten cholerny nowy Dragon Ball w formie anime? Dlaczego go jeszcze nie ma? Przecież manga idzie dalej. Dlaczego? Obejrzałbym anime. Bardzo śledziłem super. Mimo tego, że nie było tak dobre jak Zetka, to wiecie, no przydałoby się. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, idziemy coś złapać. Nowy cel. No jak dobijemy, to jeszcze nowy się wbije. Masakra. Czekajcie chwileczkę. Teraz już, nie, to już tylko zostało mi na kobiety śpię. Masakra. Czekajcie, dziękuję. O Boże, dobra. Dajcie coś dobrego, to ma być legenda. Trafiłem... Oliwkę z regionu Paldeam. To nie jest zły Pokémon. Już ostatni, ten co on dowalił. Masakra, Misiek, już ty już też dzisiaj przesadziłeś, dziękuję. Chciałbym go złapać, tylko nie Powder Stone, Water Gun. Powiem wam tak. Ciężko mi się coś o tym Pokémonie wypowiedzieć, naprawdę. Ciężko mi się coś o nim wypowiedzieć, ponieważ... Aż głupie się nie dorzucić. Tobie, Kwajrot, się wcale nie dziwię się. Dobra, kolejny cel, jakikolwiek nie dam, nie będzie związany z nagrywaniem, bo ja nie będę spał i będę nagrywać musiał. O nie, to będzie ciężkie. Natomiast słuchajcie, ciężko mi się o tym Pokémonie coś wypowiedzieć z prostego powodu. Ja, przechodząc Pokémon Violet na streamach, do momentu, w którym doszedłem do ligi, nie spotkałem nigdy Arboliwy. Naprawdę. Nie walczyłem z żadnym trenerem, jakimś tym losowym, co miał Arboliwę. Arboliwę to ja w sumie dopiero poznałem dobrze, jak zacząłem oglądać anime. Bo tam się, wiecie, ta Arboliwa tak bardziej fabularnie pojawia, jako ta wielka Arboliwa. Więc w sumie może fajnie, może to w końcu będzie taki moment, żebym nauczył się grać niektórymi Pokemonami, jak chociażby Arctowish, jak chociażby Smoliv. Zobaczymy. Ojoj, zmienimy, nie chcę, wiecie, strat Pokemonów, nie potrzebuję. Wchodź, dobra, będę łapał, słuchajcie, może się uda. Masakra, Dziubon, nie wiem, proponuję następny cel, na stream z Shiny Huntingu na Fibasa Violet, albo lepiej, na Spiritomba, chętnie zobaczę, jak robisz 400 resetów. Nie, to nie jest dobry pomysł, takich rzeczy nie chcę, nie. Masakra. Nie, to byłoby zbyt niszczące mi umysł. Daj cel, robię spotanko z wizytami w Łodzi w listopadzie i cel 25k. O! O, jeszcze z tym, żeby było ograniczenie czasowe, to nie głupie. Słuchajcie, spokojnie, prędzej czy później dodam jakiś duży cel, ale to jeszcze nie te czasy. Ale może się pojawi. Mina twoja mówi co innego. Dobrze, czekajcie, żebym ładnie napisał, żebym się nie pomylił. Songo. Dobra, właśnie nie byłem pewien, czy S było z dużej. No jakże mogłoby nie być z dużej.
Dobrze jest. Tam było w ogóle wspomniane, widziałem w teraz o tym. O Kakarocie, słuchajcie, ja naprawdę chcę nagrać Kakarota, tylko nie mam kiedy. To brzmi dziwnie, ale naprawdę, teraz będzie tyle nowych gier, że nawet się nie zamierzam zabierać za te, które wyszły już wcześniej. Zobaczymy. Fuego, zależy ile lokacji sprawdzimy. Bo może dzisiaj pójdziemy w miarę daleko. Nie mówię nie, może się uda. Dobra, leczymy, leczymy. Zapałem dwa shiny Fibasy w Scarlet w 3 godziny, idzie to zrobić. O, proszę bardzo, no ale ty beta to bardziej doświadczona w tym jesteś. Czekajcie, TM9, za szybko nacisnąłem. Bullet Seed. Nikt się nie uczy, więc trochę lipa. Trochę lipa. O, Flygon. Dobra, teraz sobie włączmy, wiecie co, Infinite Ripple. Teraz nie musimy spotykać bez przerwy przeciwników. Dartrix. Powder Snow, dobry wybór. Obstagoon. Ciekawie, ciekawie. Fajne to, że słuchajcie, w tego typu grze spotykamy Pokémony z Galar, z Paldei. Dla mnie to jest mega. O, siema Pokeart, siemaneczko, Mikołaj Malar, witam, Piterek, siemaneczko. Ten ketchup to K4 to obowiązkowe jak wyjdzie. Aha, no wiadomo, wiadomo. Pokaż, jaki Pokémon mogłeś tu trafić. Znaczy, no w sumie wszystko mogłem trafić. Chociaż nie, w sumie macie rację, nie, bo to przecież się nie pojawia tak co chwilę, dobra. Zaraz zobaczymy, w sumie to nie głupi pomysł, patrzcie. Ohoho, mógł być starter z Paldei, jak widzę, dać Pokémony z Paldei tutaj rzeczywiście występują. Ja dzisiaj jeszcze bez omdlenia. Jasna cholera, co to jest? Nie wiem, ale wygląda na kamienne. Kamienno-duchowe. Ej, ja chcę tego Noibata. To jest Noibat w zbroi. Nice, nice. Takim pokem zostałem. Mateusz Smoliwem, przyszłą Arboliwą. Czyli Pokemonem z najnowszej 9. generacji. Shiny Miku, Bansuit, Bellybolt. O, ładnie. Sevi Noibat, okej. Okay. Jak chcesz nauczyć jakiegoś TM-a, to na lewo, gdy jest pokazany twój team, będzie pokazywał w postaci, czy się świeci, czy nie. Aha. Dive'a się uczę. Dobra, dive jest fizyczny. Tego potrzebuję zamiast Watergana specjalnego chociażby. Chociaż nie lubię takich ciosów, które w drugiej turze biją, więc wiecie jak to jest. Rzucam pracę, daje się w całości YouTube'owi, kwota na cel 1 milion do końca roku. No to do końca roku, biorąc pod uwagę, że mamy wrzesień, to mogłoby mnie skłonić. Mam możliwość wzięcia tak właściwie w trakcie rezydentury takich 3 miesięcy bez płatnego urlopu, więc w sumie czemu nie. Zacząłem grać w HGB Altered, nie znam, 400 plus poków, wszystkie regionalne warianty o zmienionych typach. Pierwsze słyszę, szczerze mówiąc. Zaczyna się świetnie, jak w movesetie startera znajduje się eksplozja. Okej. Okay. No bo kto by nie chciał wysadzić swojego startera czasami, wiecie, no to normalne chyba, to normalne. Pamiętaj, że robią Dragon Ball, bo tylko ten 3-4 słowem, że jeszcze nad grą, o. Będę sprawdzić, co mogłeś trafić. A, właśnie, to było zaraz, to było, czekajcie, w tym. Zaraz, w ogóle Autoran? Lol. Naprawdę coś takiego tutaj jest wprowadzone. Czekajcie, Dexnav. O, patrzcie, pokazuję. Pokazuję, rzeczywiście pokazuję. Fajnie, to jest fajne w tej grze, to jest naprawdę fajne w tej grze. Czemu by nie? A, dobra, czekajcie. Ten cel miałem zrestartować po tym, co odwalacie, tylko szczerze mówiąc, nie róbmy już celów związanych z odcinkami, bo się nie wyrobię. Nie ma takiej opcji. Dajcie jakąś propozycję, słuchajcie, nie wiem. Nie wiem, dajcie propozycję. Co mogłoby być celem? Na Mario RPG. Ale to Mario RPG słyszałem, że jest cholernie długie. Miałem ochotę zagrać, ale jak jest takie długie, to nie wiem, czy się wyrobię na razie. Tatuaż dla wspierającego, o. Dla siebie bym nie wziął, bo ja to taki jestem raczej... Raczej nie chciałbym sobie tatuażu robić. O, jest Sentiscord rzeczywiście, dobrze mówiliście. Tak wiecie, jakoś tak... Kurde, bolałoby. Ale tak nie wiem, jakoś tak nigdy nie byłem fanem, żeby sobie robić. Tak u niektórych spoko wyglądają, ale... Sobie to tak średnio. Karakosta, okej, okay. Mam coś roślinnego? Oczywiście, że nie, bo wszystko co roślinne wywaliłem. Mam ci brał z posadzeniem ręki, o proszę. Czy ogram Hadesa? O Boże, to jest gra, którą bardzo chcę ograć. To jest gra, którą mam na Switcha, to jest gra, którą mam na PlayStation 5 i jeszcze nie ograłem. Nawet nie włączyłem ani razu. Jest na półce wstydu, ale kiedyś muszę ograć. W końcu to była gra roku, ponoć świetna, mitologia grecka. Uwielbiam mitologię grecką. Więc cholera, no kiedyś trzeba, ewidentnie. Ale nie wiem kiedy. Dobra, aura sferka. O ty kurde. Wytrzymałe to. Dobra. Galvantula!
Dobra, R slash może być. Jest git. Sweet scent, tego się nie ucz. Ej, właśnie, zaraz. A nie, bo jeszcze smoliwa nie mam. Dobra, będę musiał... W sumie mam dwa wodne pokemony, wiecie co? Dobra, zrobimy tak, że skoro mam dwa wodne pokemony, co jest w sumie trochę bez sensu. O kurde, jak to się klika, czekajcie. Na razie damy cię... do boksika. Weźmiemy smoliwa. Ja nawet nie pamiętam, na którym on ewoluuje, czy on już może ewoluować. On ma dwie ewolucje, co nie? Nie pamiętam. Ale tak czy siak dobijmy mu ten 20 level obecnie, flail. W ogóle on jest pod... Chyba fizyczny atak, prawda? No w sumie Pokémon Oksywie są go powinien być pod fizyczny, hehe. Dobra, zamiast Absorba na razie. Jaka gra o roku, w 2018 wyszedł GOF. Ale to coś z tym Hadesem było, że on miał grę roku, jak dobrze pamiętam. Ulubiona transformacja z Dragon Balla ogólnie to jaka jest? Ulubiona? SSJ2. To jednak wiecie, te pioruny nawalające to było coś super świetnego. Pamiętam, jak się pierwszy raz oglądało. Ej, on jeszcze nie ewoluował. Czemu? Nie wiem. Znaczy nie pamiętam, na którym on ewoluuje. Mówię, nie trenowałem tego Pokemona. Trzeba się dowiedzieć. Czy grałem w Crasha? Gram cały czas w Crasha. Arboliwa jest pod specjalny jednak. O, jak chcesz sprawdzić, jak ewoluuje lub na którym odpowiednik a na statystyki Pokemona. Aha, coś takiego. Jak zmieniłeś type? Znaczy, Franek, ja po prostu sobie... sobie ten... Ja po prostu miałem wersję Fire Redów, którą ogarnąłem na... znaczy nie ogarnąłem, jak to powiedzieć. Spaczowałem. Specjalnie. No dobra, gdzieś wam to mogę opisać na grupie, jak ktoś... Bądźcie na grupie, to postaram się to ogarnąć. Poczekajcie chwilkę. Dobra, a tego nowego platformowego Sonika będziesz grać, premiera chyba w październiku. Platformowy Sonic, nowy. Cholera, nie wiem, nie jestem na bieżąco, przyznam się szczerze, nie wiem. Musiałbym, nie, może patrzyłem, a już zapomniałem. Kto to wie? Ojejku, dałem Biwera, znaczy dałem Trainera, tu akurat Biwer. Okej, niedobrze, Matek, zapraszamy. Ej, naprawdę, ja dzisiaj chyba naprawdę, jak dobrze widzę, nie miałem żadnego omdlenia. A przynajmniej nie zaktualizowałem żadnego. Dobrze wiedzieć. Stantler, Psybeam, dobra, jest git. Szybkie wygrane. Najlepsza naturka na spoliwa to specjalny atak na speeda. Aha. Sonic Superstar. A to nie jest to takie, że to są te wszystkie stare gry? O, Rare Candy. Przyda się. Siema, Kaink. Siemaneczko. To chyba jest to, co mi się wydaje. Gdzie pobrałeś te Pokémony? Słuchajcie, ja wam postaram się to napisać o tych Pokémonach jak coś. Tylko na grupie jakoś to opiszę, co i jak robić, wiecie? Bo to za dużo gadania jest, tak żeby to ogarnąć teraz w trakcie streama. Rok 2018, RDR2, Pokémon Let's Go Eevee, Go, a ty mi coś mówisz o jakimś Hadesie. Ej, no słyszałem, ej, no nie, no gdzie? No właśnie, no, wiem, że dobre gry były. Ale tak jak mówię, tamten Hades też dobry. Maskl będę się uczymy, super. Ej, ty, dziewczynko, co ty masz za Pokémony? Oho, Skeledrinch, Jezu, jak ja bym chciał. Luigi Mansion 2 będzie ogrywany raczej, bo on tylko nie wiem kiedy. Nie wiem kiedy, ale ogólnie jest w planach. Jest w planach, bo trójeczka była zacna. Mega mi się podobała. Więc myślę, że będzie. O, siema jeleń. Spadki internetu. No, zdarza się. Headbutt. Wolę Quick Attack, który ma priority. Arrokuda. Dobra, nie zmieniajmy. Czuję, że jak tra... O, ty. Że jak trafię, to zabiję. Dokładnie. Bardzo dobrze. Czy lubisz najnowszy film z Dragon Balla? Nie widziałem tego filmu. Nie widziałem, więc ciężko mi powiedzieć. Patrzcie, mamy kolejny rajdzik, czyli jest to związane z tym, że to będzie kolejny eventowy Pokémon. Dziękuję bardzo. Trzymajmy kciuki, żeby to było coś dobrego. I żeby się złapało, bo to jak widać nie jest wcale takie pewne. Ostatnio się nie udało. Dobra, więc słuchajcie. Cel FIFA 24, jej FC24, ale na to już zbieraliśmy. To będzie na pewno, spokojnie. A szybciej nie było nagrać odcinek kilkuminutowy, tak jak kiedyś nagrywałeś, jak randomizować gry na 3DS-a? Może tak, ale to jest szybkie do ogarnięcia. Tutaj to jest znacznie prostsze i tam wystarczy mój parę słów napisać i powinno być git. Czy będzie kiedyś na te kanale Dragon Ball? Tak jak mówiłem, kiedyś na pewno będzie. Ja chcę ograć, myślę, że się pojawi, ale nie w tym roku na pewno. Za dużo premier. Dobra.
Nie patrzcie na to, jaki Pokémon. Ale tak z czystej ciekawości, to byłby chyba ten. O Jezu, jak on się nazywa? Ten lodowy z Paldei. Jejku, zapomniałem nazwy. A ja mówię, Pokémony z Paldei to jeszcze wciąż mi nie weszły do głowy wszystkie. No ten, z Titan. Z, coś tam, jakiś Titan. Czy tam jego ewolucja tak się nazywała? Sea Titan? Titan? Nie, Titan, ewolucja Titan. Piszecie, że Cito... Jezu, jak to się w ogóle wymawia? Citadel? Citadel? Ale on ewoluował w Sea Titana, tak? Sea Titan albo Citadel. Nie pamiętam, które... To jest to wcześniejsze, pierwsze. Okej. Okej. Co myślisz, że Infinity tworzy na kole tortury? Będzie, ja to mówiłem, że będzie. Na pewno będzie, tylko jeszcze nie teraz. Ej, dobra. Wiecie, to nie będzie i tak on. To nie będzie on, ale zobaczymy. A może to jakieś odwrócone eklery, nawiązując do twojego z niedawnego odcinka, tak? Mogłoby być. Dobra. Chwila prawdy. Pytanie, co to będzie i czy w ogóle się złapie. Weźmiemy sobie Tyranitara, weźmiemy sobie Tapu Lele, weźmiemy sobie Togekisa. Wydaje się być całkiem spoko. A co się trafi? Liczę na coś lepszego. Lunaton nie jest do końca moim spełnieniem marzeń. Może się nie złapie. Ej, a powiedzcie mi, jak ja tutaj mam zrobić Dynamaxa? Ej, jakbym chciał Dynamaxa... O, chyba tak. O kurde. Max Rockfall, dawaj. O kurde, użyję pierwszy raz Dynamaxa. Okej. Ciekawie. O, siema Skawron, siemaneczko. Tak. Tak, będzie. Będzie, na pewno będzie. Już mam zamówiony nawet. Więc spokojnie, spokojnie. Okej. Za mocno nie dostał, ale to nieważne. Bij dalej. Ubijemy go. Dobra, animacja daj na maksu, no. Ale lepiej by tego nie mogli zrobić. Czekajcie. Dobra, już jestem. Musiałem coś ogarnąć. Pierwszy Pokémon leży. Ten się tutaj boostuje. No powiem wam, że nie wiem, czy go ogarnę. To jest inna sprawa. Może się nie udać. O nie, włączył tarczę. Ohoho. No powiem wam, że wcale się nie musi udać złapać go. Naprawdę. A ty kiedy grałeś w randomizer na Nuzlocke Pokémon Moon? To ty pobrałeś na kompa? Nie, jakoś sam randomizowałem chyba. Czy 10. generacja Pokémon będzie na twojej nowej konsoli? Myślę, że na pewno na nowej. Jakby uważam, że z 9. generacji... 9. generacja pokazała, że wyciągnęli tyle, ile mogą. Pokémony na tą genę, więc nic więcej raczej nie będą tutaj kombinować. Dobra, udało się, słuchajcie, Lunaton załatwiony, udało się go pokonać, pytanie czy uda się go złapać, bo to jest jeszcze w ogóle inne pytanie, czy w ogóle to jest możliwe. Nie wiemy. Czas pokaże. Teraz kolejna jest beta. Nie, nie beta, czekajcie, czy Kamil Sosin, cholera. Żebym wiedział. Czekajcie, odświeżę, ale wydaje mi się, że chyba teraz... Kamil. Kamil, bo ma 85, dobra. Kamil, ja wiem, że to może nie jest najlepszy Pokémon na świecie, ale może się złapie. W ogóle pytanie, bo to wiecie, ja mam na razie tylko Pokébole, więc może się nie udać. Próbujmy mimo wszystko, próbujmy. Tak więc... Pokéball leć. Będzie czy nie będzie? Myślę, że nikt nie będzie płakał za nim. Nie udało się, to się nie udało. Więc... No cóż, ale przynajmniej, o, Stardust. No, jakieś Berry. Swift Wings. Może być. Mechaniki Tera nie ma. No tak, Tera tutaj jeszcze nie widziałem, żeby była mechanika, to prawda. Dobra, idziemy. Ej, ale tutaj? A, tu i tak nie przejdziemy. Dobra, idziemy tu więc. Ohoho, Lapras, no ale w sumie... Mój mózg dostał na chwilę laga, bo zacząłem się zastanawiać, jakim cudem Lapras nie dostaje super efektywnie od Rock Slide'a. I teraz właśnie widzę, że
Lapras ma tutaj typ wodno-smoczy? Od kiedy? Od kiedy? Czy on ma coś na głowie w ogóle, czy mi się wydaje? Nie, to jest ucho chyba. Czym on się różni? Anoline, siemaneczko. Szczerze mówiąc, nie wiem do końca, co tu się dzieje. Nie mam pojęcia. Dobra, taka Kingdra. No trochę Kingdra, ale dlaczego? Dobra, na razie nie zmieniam. Czyli po prostu zmienili na stałe Laprasowi statystyki. O, jak ładnie, mocno przywaliłem. O, i pięknie, o to chodzi. Centiscorch, ojoj, nie zmieniaj, absolutnie. Oj, tylko przywalił w sobie. Misiek, nie obijaj się, dobrze. Dzisiaj jeszcze nie było omdlenia i tego nie zmieniajmy. Trochę się zszokowałem, że Lapras jest zmieniony. No bo w sumie dlaczego? Manki. Dlaczego on akurat, co nie? Dlaczego on? Rocktomb, okej. Okay. Dawaj, Saibima. Okej, okay. Udało się wygrać. Niektóre poki mają tutaj buffy, aha. Okej, okay, rozumiem. Dobrze wiedzieć. Dobra, mamy tutaj jeszcze jednego ziomeczka. Zaraz wbijemy na Pokemonach w ogóle, wiecie, i tak maksymalny 22 poziom, więc w sumie spoko. W sumie nie wiem, czemu akurat Dziobona dałem, ale może to dobrze. Ho, ho, ho! Dobra, tego się nie spodziewałem, słuchajcie. Mamy Pokemona z Hisui. Overqwil. Fajnie. Na niego to coś ziemnego, a akurat coś mam, więc szybka zmiana. Ojoj, Poison Touch jeszcze. Niedobrze, prosimy o Bulldożera. Ale fajne, naprawdę, słuchajcie, te Pokemony, że tutaj są takie Pokemony, to jest dla mnie mega. Lapras jest teraz OP Pokemonem, mam już w tej grze Gigantamax Lapras, ale kto by patrzył. O. Są delikatne zmiany w typach, na przykład Ledian ma tu podtyp walczący zamiast latającego. Luxray ma podtyp Dark, co pasuje zresztą. Więc dobrze. Agent! Chcesz lekkiego spoilera czy nie? Ale z czym związanego? O kurde, to jest dobre pytanie, z czym związanego? MK, dziękuję bardzo za super czacik. Stanfisk znowu. No może nie zmieniaj, o pięknie, byłem szybszy. Z czym ten... ten... spoiler? To jest ważne pytanie. Z Radical Redem. Szykuj się na bossa. Chcesz lekkiego spoilera czy nie? Dobra, dawajcie. Dawajcie, jak ma być jakaś ciężka walka, to ja chcę być przygotowany. Jakoś. Dobra, w ogóle moje Pokémon, zobaczcie, już dwa mają maksymalny level wbity. Ej, dobra, zaczynam się bać, jak tak piszecie. Popisaliście, że w Mount Moon będę miał omdlenia i żebym nie liczył, że tego zrobię bez omdleń. Czyż czuję, że to może być związane z tym bossem, kimkolwiek on jest? Ej, dobra, wiecie co, ja już chyba wyłączę sobie tego Ripela. Spotkałem wszystkie Pokémony tutaj? Niby nie. Okej. No powiem wam, że no zobaczymy. No na razie jakoś idzie nie tak źle. Ja wiem, że na randomizerze jest ponoć łatwiej, ale... ale zobaczymy. Revive, spoko. Masz przetrenowane poki? Znaczy no... tutaj tak się wbija te poziomy, no. Dwa bossy, okej. O, Manectric, kurczę. Muzyka dobra, lubię muzykę z zespołem R, a jakże, kto zresztą by nie lubił? Ohoho, Meganium. Szybka zmianka i najlepszy wybór. Tak jest, najlepszy prosty wybór, R slash robi robotę. Ej, a powiedzcie mi tak z czystej ciekawości, czy przeciwnicy, jak gram na tym normalnym poziomie trudności, też mają Pokemony, które mają idealne V-ki i V-ki, czy to tak nie działa? Dajcie znać, jak to wygląda. Od strony przeciwników po prostu, bo na hardkorze to na pewno, to wiem, ale pytanie, czy na tym zwykłym też tak to jest. Dobra, tutaj jeszcze walka nas czeka. O, znowu ten Dodrio. Dobra, Rock Slide. Ładnie. Znowu spotykamy East Seeking. Wiem, że Smoliv by się nadał, ale... on jeszcze taki, wiecie, nieprzygotowany do walki, bym powiedział. Więc może na razie niech nie walczy. Saibim jest git. Przed wyjściem z Mount Moon masz, okej. Na przykład Duraludon zamiast Gigantamaxa ma mega ewolucję i tak z wszystkimi poksami, które mają Gigantamax Sword Shield. Aaaa, okej. Dzięki za info, nie wiedziałem. A to zawsze kolejna cenna informacja. O kurczę, mam coraz mniej użyć, ale może jeszcze wystarczy. Lord Sweep, o.
To się może przydać teoretycznie. A, rzeczywiście, mieliście rację, że widać, kto się uczy. Kurde, ej, to jest świetne. To jest świetne, że oni coś takiego wprowadzili. Naprawdę. Dobra, tak więc, moi drodzy. Tutaj czeka nas walka o Skamielinę. No, więc się przekonamy. Się przekonamy, co nas czeka. Hej, stój. Obie Skamieliny należą do mnie. Zaraz się przekonamy, do kogo należą, cwaniaczku. Okej. Okej. Dobra. Jakby nie patrzeć, dwa roślinne Pokémony, bo hisuański Voltorb też jest roślinnym. Okej, zmienił pole. Wiem, że mocno Tyranitar oberwie pewnie, ale nie zmieniajmy, atakujmy. Przywal Saibima, mam wyższy poziom, więc może się uda... Fake out! Patrzcie, jaki cwaniaczek. Niegłupi ruch. Magical Leaf, to zaboli niestety Tyranitara. Nie, no to misiek flinch. Okej, okay, spoko. Znaczy i tak poszedł fake out, więc flinch. Znaczy, a, bo to od tego flinch, okej. Okay. Okej. Dobra, jeszcze raz spróbuj Rock Slide'a. A ty może spróbuj na Voltorba zaatakować. Dobra, zaraz się przekonamy. O kurcze, przeżył, ale to przez Focus Sasha. Masakra, zobaczcie, przeciwnicy mają tutaj idealnie przygotowane przedmioty i w ogóle. Dobrze wiedzieć. Ale Tyranitar, no słuchajcie, ja walczę legendą i pseudo-legendą. Takie Pokémony mi się trafiły. Nie może być ciężko, dokładnie. Dobra, leżą. Fajnie. Pytanie, kto kolejny? Oho, kolejne Pokémony maksymalny level wbiły. Dawać. Dwa Pokémony zostały. Sable. To jest kolejny Pokémon, który może mieć chyba fake outa. Karol, to jest 4-0, wiesz, po aktualizacji może tak pojawiło się. Okej, dobra, ja dalej biję z Rock Slide'a. Oprócz tego... Po prostu przywal w Bibarela. Poparzenie. To jest dobry pomysł, chociaż lepszy byłby na Tyranitara, który bazuje na fizycznym ataku. Akurat na Tapulele, dobra, to niewiele zrobi. Więc dla mnie spoko. Rock Slide wchodzi, to najważniejsze. Bardzo dobrze. Oho. Ma berry, citrusik, okej. Okay. Ten włącza Kersa, co też niewiele da, bo... No, myślałem, że burza pieskowa zrobi swoje. Niestety jeszcze nie. Dobra, może już tak, żeby dla pewności... Chociaż nie, on nie padnie. Dobra, walnij w Bibarela w pierwszej... O, dobrze, dobrze, że nie użyłem, bo poszedł Protect. Okej, taka jest twoja taktyka, cwaniaczką. Dobra, udało się wygrać, słuchajcie. Nie ma omdlenia cały czas, co ciekawe. Jest bardzo dobrze. Nie zapomnij o Moonstone'ie ukrytym w kamieniu. Już jeden mam niby, ale no przyda się. Ej, dobra, Skamieliny rozumiem, że też są zrandomizowane, prawda? Tak mi się wydaje. Więc w sumie obojętnie co wybiorę. Mam Helix Fossil i mam Dom Fossil. Wezmę Dom Fossil, bo mówię, to i tak chyba nie będzie miało większego znaczenia. Niech będzie. Ile tu jest regionów? Ja nie wiem, nie mam pojęcia. A, kamień minąłem już, okej. Dobra. Ej, a to jest ciekawe w ogóle, zobaczcie, jak wystawiałem na przykład Karwanie, to nie chodziła za mną, ale na przykład Tyranitar już chodzi za mną zamiast Togekisa. Mówiliście, że tam będzie zaraz kolejna walka. Więc dobra, raz jeszcze się podleczymy. Why not? Już nie mam leczenia. Hej, you! Czekaj. O, czy to nie jest... O Boże, jak on się nazywał? To jest ten boss Team Rocket z drugiej generacji. Tak, to on. Archer, moi drodzy. Ohohoho. Zaczyna od pseudo... On też jest pseudo-legendą? W sensie jego wyższa forma chyba jest. Jak Karwania ma za tam chodzić jak to ryba? Nie wiem, ma latać. Jakoś w tym, Brilliant Diamond, ten, Wailord też potrafił. Nie każdy pok ma sprite, okej. Okay. Ho, dobra, na razie zmieniać nie będziemy. Nie jest? To nie jest nawet pseudo-legenda? Właśnie nie byłem pewny, czy ten Pokémon podchodzi pod pseudo-legendę, czy nie.
Tylko Pax Calibur jest pseudo. Dobra, coraz bardziej, słuchajcie, nie szanuję czempionki z Paldein. Myślałem, że chociaż miała Pokemona, który jest pseudo legendą. A tu wychodzi, że nie, więc... Wstyd. Wstyd i hańba jej. Dobra, Rockslide. Nie zmieniamy póki co. Bijmy, ile możemy. No, ten Pokemon zanim ewoluuje. No, tylko że właśnie Toxic Debris to wywołuje, że wiecie, gdzieś ta trucizna będzie na ziemi. Okej. Na razie dobry start. Kto kolejny? Mightyena, no musiała być. Szła za nim. Rockslide. Hole. Boostuje sobie atak, spoko. Jak walnę mocno z Rockslide'a, to niewiele to dam. Berry Juice, okej. Okay. Nie głupie, nie głupie, dawaj jeszcze raz. Dalej boostuje sobie atak, okej. Okay. Ciekawie, ciekawie. Mightyena chce mnie dobić, ale szczerze to nie wiem, czy dysponuje atakiem, który mógłby mnie ubić, ale dobra, nie ubije mnie, bo Sandstorm niszczy. Dobrze jest. Tak, Olive, zgarniam 1 HP, bo wiesz, moje Pokémony mają już maksymalny poziom i nie mogą wbić większego. Dobra, te walki... O, dobra, szanuję cię. Szanuję cię, Archer. Za Handauera to ja szanuję i to w opór. Bardzo dobrze. Tak jest. No i prawidłowo. O, będzie mnie obserwować. Okej. Okay. Propos Terranitera, to jego paradoks przydał mi się na lidze. O, no to dobry Pokémon. Na hardcore 23 level cap. O. Czyli zaraz, teraz się zwiększą, mówicie, że level cap po tej walce? Na 27? O. Mogą wbić większe, ale nie będą się słuchać. No tak, no bo jakbyśmy tak po jednym levelu, po jednym XP wbijali, to wiecie, jest to możliwe. Wiem, Bambuko, wiem. Wiem, wiem, wiem. Dobra, słuchajcie, w ogóle wpadłem na pomysł w celu donate'ów, bo w sumie sprawiliście, że będę siedział na tyłku i trenował Pokémony, więc po prostu, o, to będzie cel. Jak się nie uda, to przynajmniej będę miał motywację, żeby siedzieć i przynajmniej nagrywać odcinki. Coś trzeba wybrać, będzie ciężko, będzie ciężko. Ale czekajcie, 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 czy tutaj ci panowie nie uczą mnie czegoś dobrego? A nie, dają TM-y. Jeszcze lepiej. Wspaniale, ten daje PPR. Okej, okay, fajnie. Jest kolejny rajd. To jest w ogóle droga numer 4. Tutaj będę mógł łapać zaraz. Cel na kawę. Cel na kawę był ostatnio już. Dobra, słuchajcie, próbujemy rajda, chociaż te rajdy coś tak mi nie wychodzą, bo... Te Pokémony nie chcą się złapać, no ale zobaczymy. Cholera, jak widzę kogoś, kto ma z Pokémonów Quillawę, muszę to wybrać. Tak jest, wybieramy trenera z Johto. Nie może być inaczej. Dobra, proszę, gro, daj mi coś dobrego. Coś fajnego. Coś użytecznego. I coś, co się złapię. Chwila prawdy, moi drodzy. Legenda? To nie jest legenda, ale to jest dobre. Ojoj, chyba by Sandakonda poszła trochę w niepamięć. Powiem wam. Ten jak zmniejsza atak od razu. O kurde, ale w ogóle Krokorok z nami. Ciekawie, tylko szkoda, że nie mam na niego nic dobrego. Dobra, weź bij z tego po prostu na razie. Nie złapiesz, no... Ujejku, Max Wake! Może się okazać, że ja przegram. W ogóle nie wiem, czy powinienem do Omdlein doliczać rajdy. Chyba nie. Chyba nie będę rajdów do... No bo to tak w sumie trochę bez sensu. Ała. A ja powiem wam, że ja go chyba nie złapię. Tak szczerze mówiąc. Mam dwa Pokémony, które obrywają bardzo mocno od jego ataku, więc może być ciężko. W ogóle... Nasz sojusznik ma Zapdosa, okej. Okay. Będzie ciężko, no nie oszukujmy się. Dobra. Max Knuckle plus Team Attack, czyli Krokorokowi trochę pomożemy. Togeki zrośnie w siłę. Bij z całej mocy. Już by... A, byłem na drodze 4, racja. Miłego streama jutro. Nie, no jutro nie będzie, spokojnie. Myślę, że można sobie odpuścić jutro. Na razie to ja chcę mieć tylko zapanego tego Pokemona i będzie dobrze. Okej, okay, dobra, Krokorok leży, Max Knuckle to coś w ogóle bierze, ojejku, to mało co robi w ogóle. On dopiero, powiem wam, że to się chyba nie uda. Tak szczerze mówiąc, to się chyba nie uda. Ice Punch? Czy jego Zapdos użył Ice Puncha? Nie wiem, co tu się dzieje. Ej, no może się uda, dawaj.
Jesteśmy blisko. Dobra, uda się, słuchajcie, uda się. Krokodyl załatwiony. Bardzo bym chciał, żeby się udało, ale powiem szczerze, będzie ciężko. No i rzeczywiście, pokemony ekspią, dobra. Trzymajcie kciuki, Kamil. Teraz Kamil jest kolejny, prawda? Nie mylę się. Kamil, trzymaj kciuki. Może się uda, może nie, ale to byłby naprawdę fajny pokemon w najwyższej formie od razu. Aj! Te rajdy nie są szczęśliwe dla mnie, póki mam zwykłe pokebole, tak naprawdę. Przynajmniej przedmioty dostaję. A tu Jolka już 26 miesięcy. Hej, kolejny miesiąc wleciał. A, dziękuję bardzo, dziękuję. No to już jest naprawdę porządny staż, ponad 2 lata. Dziękuję, szanuję, pozdrawiam. No ale widzicie, kurczę, szkoda, no ale racja, na drodze 4 nie możemy łapać. Macie rację, droga numer 4 była już. Ale spokojnie. W Cerulean pewnie dodali trawę, czyli będę mógł tutaj gdzieś złapać pokemony. Raczej na pewno. Mogę dalej trenować. Wingsy masz, możesz kupę hajsu zrobić. W sumie racja. Czekajcie, zobaczmy ten level cap. Rzeczywiście 27. A, woda tylko jest. Czyli, że nie ma trawy. No ale dobra, mamy wędkę. Wędka też się przyda, czekajcie. Oj, oj, zapomniałem, że tu będzie walka. Zapomniałem, że tutaj będzie walka z Fuego. Okej, okay, yo, Yudi. Okej, okay, zaraz się przekonamy, słuchajcie. Fuego ostatnio został zniszczony. Nic nam nie zrobił. Zobaczymy jak dzisiaj. Cześć, Yudi, lecimy do 20. Nie, no, Antek, jeszcze nie. W domku przy Pokémon Center możesz kupić jajko za 5000. Tutaj też? Sprawdzę to. O proszę, jakie tutaj pokemony sobie połapał Kirlie. Bardzo żałuję, że mój Tyranitar nie ma Cruncha, bo... Znaczy wiem, że on to jest też wróżkowy, ale byłoby dobrze. Dobra, dawaj Rock Slide. To jest tylko Kirlie. Będzie dobrze. Wiadomo. Kto kolejny? Pawniard? No tu już może lepiej zmienić. Na Pawniarda niech wejdzie Spider Drop. Okej, okay, dużo to on raczej nam nie zrobi. Bulldozer. Dawaj, Emka, dawaj. Olaf, siemaneczko. Skoki ograniczenia poziomów są co jedną walkę z bossem. Aha, rozumiem. Kurde, jak cwanie zmienia pokemony. Dobra, też zmieniamy. Ha. Ej, powiedzcie mi, na którym ewoluuje Smoliv? To jest naprawdę ważna informacja dla mnie. Leech Seed. Dobra taktyka. Air Slash załatwia sprawę. Okej. Okay. Fuego próbuje, ale jest ciężko. Staravia. Dobry Pokémon. Może zmienimy sobie na Dziubona. Prosimy o... O Ice Wind. No ty kurde, jak zmienia co chwilę. Dobra, też zmieniam. Jak on zmienia, to ja też zmieniam. Ja nie chcę mieć omdlenia. Po tej walce, oj nie chcę. Dobra, została już tylko Staravia, więc szybka zmiana na Dziubona. I Ice Wind. Dobra, damy radę. Udało się. Jest dobrze, jest git. Świetnie. Smoliv Evo na 25. Aha, okej, okay, dziękuję. I Sojur, siemaneczko. Dawaj, kupuj jajko, dobra. Przekonałeś mnie, Kamil, przekonałeś mnie. Dobra, nasz rywal pokonany przy okazji daje nam Pokeridera, z którego raczej korzystać nie będę, ale spoko. Dobra, idziemy, słuchajcie, ogarnąć jajką. Idziemy wykluć jajką. Czyli w domku z brzegu po lewej masz od razu wodę. Dobra, dobra, zaraz to ogarniemy. Czekajcie, najpierw niech będzie jajką. Może dajmy... Może chwilę... Dobra, Sandaconda niech sobie odpocznie. Czekajcie, porozmawiajmy z ludźmi, może dają coś fajnego. Nigdy nie wiadomo, przydałyby mi się jakieś dobre przedmioty, wiecie? Byłyby bardzo przydatne. Nie powiem, że nie. Jajko. Za 5000. Bierzemy. A, że to jest Flight and Poker Rider? Serio? Okej. Okay. Czekaj, MK, nie widzę twojej wiadomości. No to się nie dziwimy, jak poziom trudności na damy zera wziąć, ale w lidze będą legendy mityki. Normalny jest poziom jakby, tak mi się wydaje. Tam był default ustawiony, więc tak to wyglądało. Dobra, paldańskie jajko czy... To jest w sumie obojętne. Wiecie, bo i tak jest Pokémon, który jest losowym.
Więc może klikniemy sobie, może rzeczywiście tym razem jajko z Paldei, no to jest jakaś myśl, ale to i tak będzie losowe. Ale próbujemy. Dobra, płacimy. Tu jest Move Tutor, ale co, że tutaj, tutaj? Zaraz, zaraz, co? Snoma, zakarwanie, no nie mam snoma niestety. Dobra, jajko. Słuchajcie, wychodzimy szybko to jajko, ja chcę dowiedzieć się, co z tego jajka się trafi. Ostatnio jajko szybko się wychodziło, więc czuję, że tym razem też tak będzie, też tak jest, jak widać dużo chodzić nie trzeba. Ho! Powiem tak, to nie musi być wcale, wiecie, ostatnio się trafił Ludicolo, więc to może być Pokémon nawet w najwyższej formie. Kamil, trzymaj kciuki, żeby to było coś dobrego. A zobaczymy, co to będzie. Proszę, coś dobrego, coś dobrego. Trafiliśmy ultra bestię. No tego to się nie spodziewałem. W tym mieście Fintfintfusion zabiłeś w deszczu pierwszego poka, jakiego miałem u ciebie na kanale. Fuzja z Bata i Spinaraka. A coś pamiętam. Ale to się zdarza jakby. To było właśnie, to było przez deszcz. Tak, to pamiętam, bo ten deszcz niepotrzebnie padał. Gdyby nie deszcz, byłoby dobrze. No, to wszystko deszcz zepsuł, to nie była moja wina. Dobra, słuchajcie, ciekawie. Ciekawie, ciekawie. Ultra bestie, przeze mnie rzadko kiedy trenowany. No, nie wiem po co, w ogóle on ma beast boosta. Okej. Będzie fajny, zaraz dobijemy mu poziom. Żeby miał tutaj jakiś w miarę porządny. A czemu on się nic nie uczy? Dobra, Clear Smoga się uczy. W końcu czegoś się nauczył. Fajnie, fajnie. Psywave. Niech będzie. Czułem, że jajko odda. Idź na dół miasta. Zaraz pójdę. Spokojnie, ludzie. Zaraz pójdę. Headbutt. Zamiast takla lepszy. Dobra, do 22 poziomu na razie. Jest git. Okej. Okay. Tylko po co go robić? Legenda, pseudo-legenda i ultra-bestia. Ostatnio prawie nic się nie siadało. No, nagle poszło znacznie jak lepiej, co nie? Jest nieźle, jeszcze paradoksa brakuje. Ej, bo paradoksy też tutaj są, prawda? O kurde. Dobrze wiedzieć. Dobra, czekajcie, idziemy, idziemy. Mówicie o tym Move Tutorze, a on się bardzo przyda. W ogóle zobaczmy. Dostanę rower za darmo? Czy każecie zapłacić milion, czy coś w tym stylu? Za milion. Nie stać nas, niestety nie stać nas. Zobaczymy, czekajcie. Kolejny domek. To nie ty. Może to ty. Move maniak. Mam go pokonać w puzzle battle. Dobra. Ciekawe jak wygląda ten pojedynek. Rules. Dobra. Dobra, zaczynamy. Cokolwiek będzie się działo. Okej. Czekajcie, to trzeba się dobrze zastanowić. Mamy Pokémony z jakimi atakami? Tu jakie movesety? O kurde. No movesety to ciekawe. Widzę, że takie dorąbane mocno. O, Pokémon z fake-outem może być dobrym. Albo myślę, że Baniri, albo Mienfu, no i ten Brick Break ciekawy. Może weźmiemy jego. Baniri, Fanfi, Fletchling, żeby brać. Bo tu znowu będzie jakieś, wiecie, dziwne wyzwanie. Mówicie Baniri, Fanfi, Fletchling. Dobra. Ja wam wierzę, bo ostatnio było ciężko, może teraz będzie lepiej. Baniri, Fletchling. A, Fanfi, no tak, no obojętnie, która teraz kolejność. Teraz zobaczymy, słuchajcie, przekonajmy się, co tu się będzie w ogóle działo. Mam fake outa, więc jest w sumie spoko. Karol, będę, idę na północ miasta. Na północ miasta, o Jezu, Aaron. Dobra, jest źle. Znaczy źle, mam fake outa. Mam Drain Puncha. No dobre ciosy w sumie na niego. On jest kamienno-stalowy razy 4. Ale próbujemy, słuchajcie, standardowo, żeby... bo on ma Stardy. On ma Stardy, więc dobrze, że mam fake outa. Teraz dawaj Drain Puncha. Dobra, padnie na luzie. To jest pewne. Pierwszy Pokémon z głowy, fajnie. A ma 6 Pokémonów, okej.
Okej. Dobra, rozumiem, że jak trafiamy w Pikachu, to trzeba dać ziemnego Fanfiego, to ma sens. Tego się nie spodziewałem. Masakra. Ej, co on użył, bo nie spojrzałem. A, pewnie użył czegoś elektrycznego. Może Ice Shard wystarczy, słuchajcie. Nie łowiłeś? Tak, tak, łowić też jeszcze będę, spokojnie. Zastanawiam się, Airfoil go zabije. Tylko czy pytanie... A może najpierw Earthquake, bo Ice Shard to go nie zabije, wiecie? Ciekawy team masz. Pseudolegenda, legenda, ultrabestia, skamelina, potężny Togekiss i jeszcze jakaś tam roślinka. Do stop. No na razie tak. Bo on jest lodowy rzeczywiście. O cholera, teraz na to spojrzałem. No ten Smoliv to na razie tutaj właśnie do ozdoby bardziej, póki nie ewoluuje. I moi drodzy, dziękuję za 200 lajków. Bardzo mi miło, że zostawiliście lajkacza. Bardzo dużo lajków jak na streamy ostatnio, więc bardzo się cieszę. Dziękuję, pozdrawiam. Dobra, nawalam Surfquake'a. Oj. To jest złe. Żyjemy dzięki Focus Sashowi. Okej. On leży, spoko. To się udało, słuchajcie. Ale to jest wciąż 4 Pokémony. Ghastly. Pójdzie cios typu duch. Ja bym zmienił na Pokémona typu normal, wiecie? W sumie Fletchling też jest takim Pokémonem. Więc albo na Fletchlinga, albo na Baniri. Ja myślę, że Fanfiego jeszcze warto zostawić. A nie jako przekąskę, w końcu oliwka. No, w sumie tak. Co nie? Ma to sens. Dobra, teraz się... A czekajcie, jakie one mają przedmioty? To jest ważne pytanie, bo nie spojrzałem. Silk Scarf, a tutaj Life Orb. Okej. Okay. Ice Sharda mówicie, żeby użyć? Ale ja go nie zabiję Ice Shardem. Raczej. Chociaż rzeczywiście Fanfi to już chyba niewiele zrobi. Dobra, dobra, słucham się was. Niech będzie. Zobaczymy. To nie mogło być mocne. Slash Bomb nas ubije. Życie. Życie. To teraz tak, Baniri mamy, który... No właśnie. Ale ja nie, w niego nie walnę z niczego. Nie, on mu nic nie zrobi. Nie, to Fletchling. Fletchling to jedyny wybór, który ma sens. I teraz mogę użyć albo Flame Charge'a, albo Brave Bearda, który raczej na pewno go zabije. Flame Charge czuję, że mógłby go oszczędzić. U-turn, Quick Attack to bez sensu. Dobra, bijemy z tego. Mam nadzieję, że damy radę. To jest dopiero trzeci Pokémon. Ja straciłem jednego, nasz rywal stracił 3. Ja teraz też będę zraniony niestety. Bo to jeszcze Life Orb działa w ogóle. Okej. Okay. Skorupi. Dobra, myślę, że nie ma sensu zmieniać. Tylko zastanawiam się, czy Flame Charge nie zadziała. W sensie, czy nie wystarczy. Może by wystarczył. Mamy Staba w końcu od niego, od Brave Bearda. A nie, nie mamy Staba. Co ja gadam? Przecież on jeszcze nie jest ognisty. Dobra, nie będę ryzykować. Brave Beard. Zapomniałem, że on jeszcze nie jest ognisty. Mój błąd. Dobra, tylko ciekawe, czy się nie zabije po tym Brave Beardzie. O, żyje. Jeszcze 2 Pokémony, słuchajcie. Nie zmieniam. Jaka abilitka zmiana? Czekajcie. Jaka abilitka? Jaką Timbur miał abilitkę? Mówicie, zmień na Baniry. Dobra, ja się was słucham, bo to dziwna walka jest. Ice Punch, okej. Dobra, zacznę od Fake Outa, no bo w sumie... Zawsze na propsie. Dobra, teraz się leczymy za pomocą Drain Puncha. Albo w sumie nie, czekajcie, nie. Bo z Drain Puncha nie mamy Staba, a mamy jeszcze Silk Scarf, który zwiększa siłę. Dobra, Return. Leczenie chyba nie ma sensu. Cholera, on jest szybszy. Ojejku, żyjemy. Jakimś cudem żyjemy. Dobra, ja myślę, że on padnie. Dobra, jest git. No i kto jest ostatnim Pokémonem? Okej. Ryzykowne. Ryzykownym. Leczenie, Healing Wishem mówicie? No właśnie, Ritter nie wiadomo jaką moc ma. Ja mam nadzieję, że mam na maksa, ale w sumie nie wiadomo. Dobra, mówicie Healing Wish.
To miało sens. I teraz Bravebeard. Dobra taktyka, ludzie. Widzę, że wy to przygotowani jesteście na wszystko. Leży. To nie głupie było, nie głupie. I teraz mogę... Mogę! Ojejku, ale moje Pokémon od razu staną się cudowne. Ale to będzie dobre. Słuchaj, ty tu mnie ucz wszystkiego, co warte. Myślę, które fangi mu się najbardziej przydają. W sumie Thunder Fang na jakieś wodne Pokémony. Ice Fang na roślinne też dobry. Albo no ile na latające. Myślę, że Ice Fang bardziej niż Thunder. I może jeszcze Fire Fanga się nauczymy na jakieś roślinki, właśnie na bardziej robaczki. Możesz używać tego nawet bez wracania do niego? Tak, o, dobrze wiedzieć. Kiedy Spyro 3? Na pewno nie w tym roku. Może w przyszłym, może. Myślę, który lepszy. No bo Thunder Fang na latające, ale mam już Ice Fanga. Thunder Fang na wodne, no tak. Natomiast Fire Fang to tylko co? Na jakieś... na rośliny też mamy Ice, to na robaczki bardziej. To może ten Thunder Fang chyba rzeczywiście. Tak ciężko pomyśleć, co może być ostatecznie lepsze. Dobra, czekajcie, zobaczmy matek, czy się czegoś nie uczy. No tak, nie za bardzo. Oj, nie tak. Za bardzo przyspieszam. Kamil, Dziubon, oni się w sumie uczyli wszystkiego, co się mieli nauczyć. Czekajcie, ja miałem zobaczyć te Pokémony, które mam w boksie. Ludicolo. On się czegoś nauczy w końcu. Tak jest. Smoliv, dobra, Smoliv, na razie jeszcze idziesz tutaj na chwilkę. Potrzebuję Ludicolo, bo on w końcu będzie użyteczny. Jak będzie mógł się nauczyć, tak mi się wydaje przynajmniej. No za dużo to on się nie uczy, szczerze mówiąc. Będzie miał zamiast Absorba, będzie miał Mega Drain, ale to tak trochę lipa, przyznaję. Oj, no szkoda. Kaname, siemaneczką. Na robaki masz kamienne ruchy. A, no w sumie racja, no dokładnie. Dobra. Fletchling miał abilitkę Fly Type Atak Pierwszeństwa. A, okej. Okay. Nawet nie wiedziałem, że on coś takiego ma. Właśnie znalazłem przez ostatnią kapliczkę w Zeldzie. Została mi już tylko jedna. A, no to gratulacje. Nature Power is Git. No w sumie. Możemy nauczyć, i tak mam te inne ataki, to takie raczej średnie. Dobra, na razie nie będę, słuchajcie, kombinował chyba. Póki co nie. Idziemy coś złapać na wodzie. Why not? Więc, czekajcie, bo tutaj tak, muszę od tamtej strony przejść, co nie? Okej, tutaj. Na wędkę mogę złapać też wszystko. Więc trzymajcie kciuki, żeby to było wszystko, co dobre. Musi być coś dobrego. Więc, Oldrot. Używamy. No i proszę, gro, daj coś przepotężnego. Dobra, mamy to. Miałem legendę, miałem pseudo-legendę, miałem ultra-bestię, trafiłem mityka. Okej, okay, drugi poziom. Trafiłem mityka, moi drodzy. Dobra, no trafiłem dzisiaj wszystko, ale wiecie, jakie jest szansa, żeby on się złapał? On ma drugi level, ja go nie mam z czego obić. Masakra. Jeżeli chcecie obwiniać kogoś za to, że trafiają się legendy, mityki, ultrabestie i pseudolegendarne pokemony, to możecie obwiniać Aguchę na przykład. O. Możecie. Tak. Pamiętacie? Jak takie się pokemony trafiają, to zawsze jej wina. Pamiętajcie. Więc ja się cieszę. To jest dobrze, słuchajcie. Jest co najmniej dobrze. Beta, mam nadzieję, że się cieszysz. Mam nadzieję, że to jest dobry pokemon, no bo cholera, no co miałbym lepszego? Jeszcze Paradox. O. Właśnie, jeszcze dajcie mi paradoksa. Wczoraj sporo nie farta, no dzisiaj wow. Dobrze jest, spoko, ja na wodzie miałem Moltresy. O, widzicie? Tak po prostu bywam. Masakra, dobra, no naprawdę. Jak się jeszcze Pokeball tam był? A rzeczywiście, w kwiatku. Punch Glove. Tylko, że nie mam na razie Pokemona pod puncha, ale dobra. Pewnie da się beta, ale jeszcze nie wiem jak. Ale pewnie się da, obstawiam. A ty co dajesz? A, on sprawdza wartość szczęścia. Fajnie. Dobra. Tak czy siak, słuchajcie. Może dajmy trochę powalczyć. Na
razie może niech jeszcze tyranin tarwalczy. Musimy przejść przez most. Most walk. Ja naprawdę, słuchajcie, gram godzinę 23 i nie mam omdlenia. Jestem w szoku. Nawet ponad, bo zacząłem trochę wcześniej. Ojejku, dwa robaczki Rockside to coś wspaniałego. No, widzę, że jeden tylko oberwie. Mega Drain. Dobra, easy. Z takimi Pokemonami to ja mogę walczyć. Ile expa wchodzi? Warmadan. Będzie dobrze. Bardzo dobrze. Co to jest na wodzie? To na wodzie to jest, słuchajcie, kamień do mega ewolucji, tylko że na razie już drugi taki spotykam, ale nie da rady go ogarnąć. Idź na Misty? A dlaczego już mam iść na Misty? Ale przecież tam będzie 27 level czy coś. Nie wiem, nie wiem. Most minibossów. No. Czemu na Misty mam iść już teraz? No nie byłem u Misty, a już powinienem iść? Okej. Okej, no, ale to trochę chyba ryzykowne, słuchajcie. Morphion, nice. Nie wiem, nie wiem, wy chcecie mnie do czegoś złego doprowadzić, coś czuję. Tak mi się wydaje. A, że walki na moście się nie randomizują, dobrze wiedzieć. Exp na maxa i iść na Misty. Aha, bo potem będzie wyższy poziom może po prostu. Masakra, dlaczego on ma metapoda? Okej, okay, zdarza się. Dobra, słuchajcie, przygotujemy sobie zaraz jakiś team na Misty. O, jest Quillfish hisuański. Nice to see you, my friend. Nice to see you. Dobra, Rock Slide. Tak jest, dobrze działa. Działa perfekcyjnie. Dobra, czyli czekajcie, czyli na Misty rozumiem, że mam 27 level, tak? Czekajcie, ja muszę sobie w ogóle zrobić team. Wiem, że mam PC tam, ale lubię podchodzić do tego PC po prostu, więc musicie to uszanować. To rzeczywiście, Tyranitar to taka raczej średnia opcja na Misty. Ludicolo już bardziej. No wodne Pokémon, znaczy nie wodne, Kamil jest kamienny, to on też tak w sumie trochę średnio. Muszę pomyśleć, kogo wziąć. Może Smoliwa sobie wyewoluujemy, no weźmiemy Shaymina raczej. W sumie to mam grzyby, moi drodzy, mam grzyby, będzie dobrze. Nie, nie, nie podawajcie teamu, słuchajcie, nie podawajcie, nie chcę mieć za łatwą. Togekis myślę, że może zostać. Dziubon raczej się nie nada na wodnego przeciwnika. Nie pamiętam, na którym te Pokémon ewoluują. Zobaczymy, słuchajcie, zróbmy tak. Czyli zaraz, teraz 27 to jest maksymalny. No czuję, że niestety to pierwsze omdlenie w końcu dojdzie. Grassy Terrain. Może. O! Mamy! Jejku, zapomniałem już jak się nazywa, no bo jest tak, Smoliv, potem jest najwyższa forma Arboliva, a nie pamiętam jak się nazywa ta, wiecie, ta forma. Też coś na S. Chyba. A nie, Doliv, dobra, Smoliv, Doliv, Arboliva, zapamiętam. Okej. Okay. Seed Bomba się uczy, to jest potężny atak 80 mocy. Chcę. Dobra, Adeptus, żeby on się tak czegoś nauczył. Może mam za dużo roślinnych Pokemonów, wiecie, też tak może być. Ona może mieć, wiecie, różny team. Nie wiadomo czego się spodziewać. Tak naprawdę, Olicity, dobry. W ogóle ostatnio często mi się w moich seriach trafia Shaymin, co nie? Ingraina nie chcę. Faint Attack, no zamiast Bajda chociażby. Może się przydać. Sweet Scenta nie chcę. Dobra, jeszcze sobie może weźmiemy na chwilę. Nie wiem, a może Morel? Chociaż nie, Morel to też jeszcze chyba nie ewoluuje. Ale Beta może się w sumie bardziej nadać, bo ona chyba ma tego. Nawet nie tylko roślinne ataki, ale też elektrycznego flesza, no właśnie. Ale Sleep Powder dajmy. Przyda się. Dobra, Ingrain nie. O, będzie ewolucją, to może lepiej, żeby Beta poszła. Lepiej iść na most, bo tak level cap zmienia się dopiero po pokonaniu Misty, a jak pójdziesz na most, to możesz zdobywać więcej poków. No niby tak, ale no, zobaczymy, no, zobaczymy. Jest Shinotic, słuchajcie, fajnie. Fajnie, fajnie. Confuse Ray? Raczej nie. Dobra. Powiem wam tak, nie wiem czego się spodziewać, kompletnie. Ej, teraz mam Move Learnera w każdym momencie, to jest wspaniałe. Szanuję to. Czy on się uczy czegoś? W sumie lepszego nie. Kurde.
Chcę, słuchajcie, podejść do tej walki tak, nie wiedząc, czego się kompletnie spodziewać. Ale zobaczymy. Jak teraz pójdziesz na Misty, Baxi będzie miał poki na wyższym poziomie. No to dobrze, niech ma. Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Czy ja mam jakiekolwiek przedmioty, które są warte rozdania? Mam Muscle Benda, który zwiększa fizyczne. Ding. Ding, ding. Dziękuję, dziękuję, Karol. Dziękuję i pozdrawiam. Tak, kto pod w ogóle? Przecież ja nie mam Pokémonów pod fizyczny atak w sumie. Ej, właśnie na. Ja pierniczę. Archie. Masakra, dziękuję. Ja myślę, że coś fajnego się trafi. Jak pokonamy Misty i pójdziemy na górę, to coś złapiemy. Oby to było dobre. Na pewno będzie dobre. Dziękuję bardzo i pozdrawionka. Czekajcie, leczyłem? Nie wiem, czy leczyłem. Naturki zmieńmy, moi drodzy, naturki. To jest ważna sprawa. Shaymin ma idealne statystyki. No tak, on ma wszystkie statystyki wyrównane. Teraz tak, ty już masz statystykę, ty masz, on ma dobrą, on ma dobrą, on ma dobrą, on nie ma dobrej. Czyli rzeczywiście pod specjalny atak bardziej. Czyli czekajcie, zrobimy Nature Change dla ciebie, bo on jest chyba wolny i tak, prawda? Czekajcie, ile on ma speeda? No, wolny, można mu zmniejszyć speeda w sumie. Wejdź w trawę, teraz wejdź w trawę, wejdź w Dexna, zaznacz jakiegoś poka, odkryjesz, zobaczysz, co trawa zrobi. Okej, okay, ogarniemy to potem. Jak klikniesz na staty poków, to możesz zobaczyć, ile mają szczęścia i na którym ewoluują. Czyli zaraz, jak klikniesz na staty poków, czekajcie, no zobaczmy. Okej, okay. I działa rzeczywiście. Nie! Ale ja się przez was wrąbałem. Ale ja się przez was wrąbałem. Już nie ustawiajmy nowych celów. Ja pierniczę, Karol, dziękuję. I chyba ty będziesz kolejny. Fajnie. Dwa odcinki z detektywa Pikachu. Jeden z Zeldy codziennie przez tydzień i dodatkowo jutro stream z Radical Redów. Jasna cholera. O cholera, dobra, nie wiem. Nie wiem, jak ja to zrobię. Nie wiem. To będzie ciężkie. Poczekajcie, najpierw zmieńmy Shaiminowi. Co byście zrobili? A nikt nie mówił, od kiedy ten tydzień. O, 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 to dobre, dobre to. Czekajcie, zwiększymy mu specjalny atak na rzecz ataku. Modeścik damy. Będzie ciężko, masakra. Ciężko, oj ciężko. Masakra. Nie Fuego, tym, nie Hiligo jest Kamil. Nie, nie Karol. Kolejna seria z poksów. No, kolejna seria to będzie Detective Pikachu Returns. To już szybszej nie zrobimy. Masakra. Naważyłeś piwa, to je wypi. No taka prawda, trzeba tak robić. Ej, dobra, czekajcie, no nie wiem, jak ją tutaj dać, bo w sumie dałbym zwiększenie na... Chociaż on ma na razie seed bomba fizycznego. Dobra, zrobimy tak, damy naturkę, która zwiększa. Powiem wam tak, chwilowo zmieńmy mu coś, co mu zwiększa atak na rzecz speeda. Przynajmniej na razie, potem mu zmienimy na inną. Ale póki jest ten seed bomb w miarę dobry, to zobaczymy zaraz, gdzie tutaj jest plus atak. O, Brave. Nie wiem, czy to będzie dobre, ale zobaczymy. Mylą mi się oni. Dobra, moi drodzy, robimy save the game. Spodziewajcie się walki, którą w końcu przegram, bo czuję, że przegram, że nie będzie tak pięknie. Jakby jest zbyt pięknie, ewidentnie jest zbyt pięknie. Nie mówię nic o długości odcinków. O, to ma sens, no ale nie, no wiecie, ja bym nie był z tych, co tam nagrywają po 5 minut. Ojejku, dobra, zaczynam. Od kogo zaczynać? Siema Szymix, daj leczenie, ale jakie leczenie? Przecież leczyłem Pokémony. Jakie leczenie? Przecież już leczyłem w Pokémon Center i w ogóle. Czy zacząć od matka? Nie wiem. A jagody, o to chodzi. Ej, no w sumie racja, jak nie mam przedmiotów, to może jagody. A, czekajcie, to jak dajemy pod fizyczny, to Muscle Benda, dajmy dla... O, dla niego. Zapomniałem, że ja mam jagody w ogóle. No jakieś tam mam. Najlepsze byłyby citrusy, ale widzę, że nie mam. Niestety. Nie ma niczego, co, nie wiem, zmniejsza siłę elektrycznych ataków, czy wodnych, czy czegoś takiego. Mam tylko...
Flying Rock i Dark. No to się nie nadam. Niestety. Albo Lumbery. Też dobre. No czyli chyba najlepsze Oran będzie. Lumbery można by nadać na przykład dla kogoś, komu... dla matka na przykład niech będzie. Dobra, a reszta niech będzie... Nie podpuszczam, ale zadam najlepiej 50 minut. Byłaby dobra. Dobra, dajmy Oranberry reszcie Pokemonów. Niech mają cokolwiek. Na razie no nie ma tego za wiele, no ale... Cóż... Dobra, słuchajcie. Zaczynamy i może nie zaczynajmy od tapu. Tylko dajmy jakiegoś Pokemona, który ma typowo roślinny atak. Może zacznijmy teoretycznie od najsłabszego, ponieważ Songo póki co nie jest w najwyższej formie. Skąd mam 600 po Macberry? To za Rare Candy przy okazji tam dawali. Dobra. Save the game. To poważne propozycje rozumiem twojego rozbawienia. Jeden 30-minutowy odcinek nagra na 30 shortów podzieli zadowolony. O, tak też można. Dobra, moi drodzy, czas w końcu przegrać. Prawda? Przekonajmy się. Misty! Tytułowa Misty. Dzisiaj musiałem iść na Misty. Poszedłem na Misty. Przekonajmy się. O! Frogadier. Ciekawie, ciekawie. A, bo ja w trakcie walki nie mogę używać przedmiotów. Dobre, to mi się podoba. Nie zwróciłem uwagi ostatnio na to. Dobra, Seed Bomb. Ale to jest cholera dobre, ale to jest dobrze przemyślane. Ojaj. Ojojojojoj. Ale będą w cirem. Ale będą w ciry. Ojojoj, ojojoj, zaczynamy, słuchajcie, mocne w ciry. No nie nazwę tego inaczej. To będzie ciężkie do ugrania. O Boże. Dobra, chwileczkę. Może mieć typ ciemność jakiś, dobra, dawaj. Matek niech wejdzie. A właśnie, tylko zaraz, on może zmienić na typ ciemność, wtedy mój Psybeam idzie, wali się. Dobra, mam nadzieję, że będę szybszy. Zmienia. Okej. O cholera, co tu się dzieje? Mój przeciwnik niszczy mi umysł. Genialne zmiany, dobre i w ogóle. Ojojoj. Jest ciężko, moi drodzy, bardzo ciężko. Psyshock. Mam do ciebie zadanko, podam ci trzy imiona i nazwiska sportowców. Musisz zgadnąć, jaka dyscyplina uprawiają. Wszystkie trzy te same. O mój Boże. Nie mam bladego pojęcia. Ale dam, nie wiem. Siatków. Nie, może nie. Tenis, szermierka. Biegi. Nie wiem. Ale wciry. Słuchajcie, zaczyna się ciekawa rozgrywka. W końcu jest to, czego mnie, przed czym nie ostrzegaliście. Ja na to czekałem, więc się bardzo cieszę, że w końcu to nastąpiło. Dobra, czekajcie. Ty też w sumie dobre specjalną obronę. Wiem, że może mieć jakiegoś Ice Beama, ale dajmy i tak Shaymina. Nie, dalej nawala Psyshocka. Jesteśmy w miarę wytrzymali, nieźle. Dobrze, że to nie nazwał, no. No ja nie wierzę, on jeszcze żyje. O jacie. Recover! Dobra, wiecie co? Użyjmy raz wzrastania. Oj, zmiana. Ej, tylko cztery Pokemony, to jest ten plus. Ale nie, zaraz. Ojaj. On ma też typ trujący. Ej, dobra, słuchajcie, ryzyk fizyk. Próbuję go za... uśpić. Spróbuję go uśpić. Zobaczymy. Jest! Mamy to. Nie będę licytować, teraz to trzeba rozwalać go. Raz się... O, a więc to tak. Floatzel, on będzie miał na pewno lodowy Ice Fang. Bez wątpienia.
Nice! Dobra, walka zaczyna się układać po naszej myśli. Kto kolejny? Kto kolejny? Starmi. Obita Starmi. Ja jestem... jak niech użyję recovera. Proszę, recover. O cholera, Aurora Beam. Źle. Ale żyjemy. Shaymin robi mi grę. Shaymin robi mi grę. Dziękuję. Świetnie. Brawo. Z powrotem Frogadier. Boże, obym był szybszym. Obym był szybszym. Magical Leaf. Jestem szybszy. Chyba mamy to, moi drodzy. Wygrywamy to. Wygrywamy to. Shaymin beta wymiata, beta rozwala. O to chodzi. Tak miało to być. Został Klozdire, który dla pewności... ja walnę tego Lichseeda. Tak, żeby na wypadek, gdyby, nie wiem, jakoś tam walkę miał, wiecie, uratować. Ale on już tej walki nie uratuje. Obudził się, Bulldozer, dobra. Nawet chyba nie ma trujących ataków. Nie wiem. Dobra, o ty, recover. Dobra, to ja cię jeszcze raz uśpię. Haha. Dawaj jeszcze wzrastanie. Patrzcie, dobra, i teraz Magical Leaf i jazdę. Tego już nie przegram. Tego już nie przegram, to już wygrywamy. Druga odznaka jest moja. O to chodzi. O to chodzi, moi drodzy. Flip turn. Co to za tyjem w ogóle? Nie wiem, ale daliśmy rady, słuchajcie. Dwa omdlenia. Tylko dwa omdlenia. Powiedziałbym, że to niewiele. Więc jest dobrze. Musisz... będzie kupić kole zero za robienie tej walki. To jest pomysł. Ej, a jaki jest teraz level cap? Czekajcie, po pokonaniu jej. To jest ważne pytanie. 34. Ajajajajaj. Bowiem Smolifel ewoluuje na 35, więc szkoda. Dobra, słuchajcie, idę. Czy to jest Volt Switch typu wodnego? Okej. Okay. Idę coś złapać. To jest droga numer 24. Mam nadzieję, że damy radę. Oby. Dawaj jakiegoś Seed Bomba, dawaj jakiegoś Air Slasha. Dobra, jest git. O, ciekawie. Bis tego, ty może z Aura Sfery. Nie wiem, dlaczego Amaury nie rozwaliłem. Wypadałoby to zrobić. Dobra, ciśniemy dalej. Tak jest, tak jest. Pokevia, leczymy, leczymy. Nie jest źle. Tutaj Air Slash to tak raczej średnio, Aura Sfera już bardziej. Uuu! No nie, omdlenie w takiej walce. No ale no, skupili, zrobili, sfokusowali się na mnie, jak widać. Niestety, w ogóle muszę zmienić team, bo jest zbyt monotonny, ale dzisiaj to i tak jeszcze z 10 minut streama, więc nie wiem, czy opłaca się nawet to robić. Psybeam, a ty dawaj może dalej tą Aura Sferę. Okej, okay, dobra, jest git. I został Snover, więc raczej niezbyt problematyczny Pokémon. Tak jest, wygrywamy. Ale jak widać, walki jeszcze tutaj parę jest. O, Grident. Jak mi miło, Grident. Oj, zmieńmy, zmieńmy. Nie zapominaj o Dexna. A właśnie, zaraz trzeba będzie to ogarnąć jakoś, czekajcie. I co jest? No, rozwal go. Togetic. Nie no, nie doprowadzajmy do takich walk. Może Matek. W sumie nie mam na niego nic dobrego. Ale wystarczy, jak widać. Fajnie, że ekspicie. No i Clamperl raczej bezproblematyczny, tak jest. Chyba, że dali boosta niektórym Pokémonom. W sumie kurde, ciągle zapominam, że mam to zwykłe leczenie. Ale w sumie, wiecie, może zmienimy skład, żeby nie było tylko i wyłącznie takich Pokémonów roślinnych. Za dużo roślinek obecnie. Za dużo, za dużo. Aż tylu ich nie potrzebujemy. Zostawmy sobie dwie. Weźmiemy sobie może właśnie Nihiligo i weźmiemy sobie Tyranitara. Tyrek się przyda. Tyrek się przyda, Tyrek dobry, Tyrek fajny. Dobra, muszę dzisiaj iść ścisnąć, słuchajcie, bo inaczej nie ogarniemy tego. Mabo Steam, fajnie. Ice Fang, zmieniaj, zmieniaj. Misiek. No te niektóre Pokémony u mnie to muszą się dotrenować, teraz widzę. W sumie to muszę im podbić poziom, tak żeby wszyscy mieli w miarę wyrównany. Syntezis jest fajny, ale na razie chyba nie chcę. Venoshock uczy się. Oj, Venoshocka to niech się uczy w sumie. Przydatne. Zamiast Headbata. Mizdrawius. Liczę, że jesteś szybszy. Oj, nie tak to miało być. Shockwave, dobra zmiana, ale dajemy radę. Jeszcze Salandit. Dobra, jest git. Okej, okay, słuchajcie, teraz się skupmy, bo coś czuję, że będzie trudniejsza walka.
Gratuluję drugie znaki. Ja dziękuję. Czy będę miał w tej grze handuma? Nie wiem, co los przyniesie. Niestety, prawidłowa odpowiedź to szachy i ostatni zestaw na dziś. Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel. Boże, ja się nie znam niczym innym oprócz piłki nożnej. Czego ty, wy ode mnie chcecie? Ale tego to, tych to w sumie kojarzę, tylko teraz się zastanawiam z czego. A to nie Formuła 1? Pewnie się ośmieszyłem, jak powiedziałem źle, ale zobaczymy. Dajmy Tyrka na pierwsze miejsce, moi drodzy. Niech będzie. To jest oczywiście standardowo niezmienione. Tak, to jest zespół R. F1, dobrze! A widzicie, coś tam wiem. Ale nie byłem pewny. Zwykły Growli w tym razem. Oj, zmniejszenie ataku, to nie fajne. Ale może... Chociaż to zmniejszenie ataku to mi się nie podoba. Dajmy Kamila. Dragon Rage, tego się nie spodziewałem. A, zapomniałem tylko, że nie mam niestety ciosów kamiennych jeszcze. Oho, buldożer. Dobra, widzę, że przejście dalej nie będzie takie łatwe, słuchajcie. Okej, to co? Teraz może niech wejdzie Tyranitar. Dobra, Dragon Rage. Cholera, zwykły Growlithe zrobił mi tyle problemów. Co tu się dzieje? Masakra. Który on miał poziom, bo nawet nie zwróciłem uwagi. O nie, kolejny smog, no żartujecie sobie chyba. Ale mam, w sumie mamy Ice Fanga. Obyś trafił, obyś trafił. Dobra, razy 4, myślę, że padnie. Tyranitar, no nie wierzę. Jeszcze Rowskin, super. O jacie. Dobra, kto jest najszybszy? Shaymin w sumie. Dawaj, myślę, że będzie szybszy. Oj, zmiana na Togedemaru. Ciekawa zmiana, nie powiem. Ale on też chyba niewiele mi zrobi. Dawaj, Lich Seeda. Dobra, może jeszcze Sleep Powder. Dobra, nie no, beta tutaj z tym movesetem, słuchajcie, to jest najlepsze, że Shaymin na szybkim poziomie dostaje naprawdę dobry moveset. Weź uśpij jeszcze raz, oj, nie trafiam. A czemu nie mogę go trafić, no? Zmiana na Komale, okej. Dobra, weź po prostu bij, no nie, teraz będzie się protektować. A spróbuj uśpić. A, ale jestem debilem! Ale jestem debilem, dobra, nie będę nic mówił. Nie będę nic mówił, dobra, nie wiem dlaczego. Bo dopiero jak powiedziałem, to zdałem sobie sprawę. Komala i uśpienie, dobra, okej, to było głupie. To było bez sensu, nie pytajcie się, nie wiem. Nie wiem, co ja chciałem zrobić, nie pytajcie. Nie mam pojęcia. Nie wiem, co ja z tym uśpieniem sobie wymyśliłem. Sidebeam. Last Resort. Jasno, cholera, jakie to mocne. No, ale to jest Last Resort, ma jeszcze staba od tego. Jest Gabite, musisz być szybszym. Dobra, jest szybszym. Cicho, Fuego, cicho. Cichaj, cichaj ty. No i jest ten Togedemaru. Na niego, no i tak trzeba walnąć z tego Saibima. Nawet, że niezbyt efektywny. Ale wystarczyło, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Okej, bałem się, że tutaj nie dotrę, że nie będę mógł łapać Pokemonów. Ale mogę. Jest git i znowu się cofam, chociaż nie ma takiej potrzeby. Muszę się przyzwyczaić. Dobra, słuchajcie, idziemy coś złapać. I teraz jest Karol kolejny. Mam nadzieję, że to uda się złapać, cokolwiek to będzie, że będzie fajne. Trzymajcie za mnie mocno kciuki, żeby się udało. A będzie to... O, tam jest TM. A, muszę wyłączyć tego, czekajcie. Ripple. No proszę, coś dobrego. Może paradoks. No chyba wyczerpałem limit szczęścia na dzisiejszego streama. Nie wiem, Karol, co ci powiedzieć. Więc po prostu zamilknę na czas łapania. Prawie paradoks. No w sumie to jakby nie patrzeć, on ma paradoks formę. No, no nie będę nic mówić. A może on dostał boosta w tej grze? O, patrzcie, patrzcie, Ryży pisze, że w tej grze jest użytecznym. I siema. Widzicie? Widzicie? Ponoć jest użytecznym, tego się trzymajmy. Tego się trzymajmy. A patrzę się na Delibirda, bo już więcej z boksa. Nie, no przestańcie, no gdzie ma nie wyjść? To była droga numer 24. Jest możliwość robienia rajda, ale wiecie co, ja mam gdzieś tego rajda.
Przejdźmy tutaj, tu nie będzie nowej drogi. Tak, tu mogę coś złapać i na tym będziemy kończyć dzisiejszą transmisję. Na próbie złapania Pokemona tutaj. Więc przekonajmy się. Bo dzisiaj, słuchajcie, specjalnie zacząłem streama 10 minut przed 17, żeby go skończyć tak 10 przed. Nie wiem, czy się uda. Próbujemy. Czekajcie, ja robię save the game. I teraz będzie kolejny Archie jak coś. Dobra, przekonajmy się. Właśnie, Dexnav. Zaraz. Ten Dexnav jeszcze sprawmy. I co, mam sobie kliknąć na przykład określonego Pokemona? I co, to szuka mi tylko tego Pokemona wtedy? Nie wiem, coś się trafiło. Nice! Dobra, Pyroswine jest dobrym. Pyroswine jest bardzo dobrym. Jako Mamoswine wymiata, więc ja się cieszę. Jeszcze się łapię za pierwszym Pokebolem. Dziękuję. Możecie mi wytłumaczyć, jak to w tym Dexnavi działa. Ale dobra, no trafiło się perfekcyjnie. Ej, naprawdę, Mamoswine jest wymiataczem. Ma Ice Sharda, ma Earthquake'a, ma inne fajne ciosy. To jest dobry Pokemon. To jest naprawdę dobry Pokemon. Więc ja się cieszę. Mamo świnia. Jak to, słuchajcie, w tym Dexnavi się sprawdza jeszcze? Bo ja nie rozumiem, bo zarejestrowałem sobie go. Mogę skanować tak jakby. A, że go nie ma teraz tak jakby. Wybierz Poka i R, ale który to jest R? Nie wiem, na który przycisk jest to R. O! Okej, no i na przykład chcę tego trafić. Nie, to tak nie do końca działa. Nie do końca wiem, jak to ma być. Póki nie spotkasz, nie pokażę. Dexnav działa na zasadzie, że klikasz Pokemona, którego chcesz i on wyskakuje, jak trawa się porusza. Aha, dobra. No to już rozumiem, jak coś. Ale wiecie, ja i tak tutaj chcę to na zasadzie randomizera, ale to fajne, że taka opcja jest. O czym nie wiedziałem. Tu zawsze pada? Tak, tu będzie zawsze padać chyba. Mógł być Shellder. Ja się bardziej cieszę z Pyroswine'a, jak najbardziej. W każdym razie, moi drodzy, słuchajcie, tak jak wam mówię, skończyłem w sumie idealnie o czasie, tak jak chciałem to zrobić. Powiem wam tak, nie wiem, jak to zrobiliście, ale wbiliście łącznie dzisiaj 3 cele. Sprawiając, że nie wiem, kiedy ja znajdę na wszystko czas, postaram się was nie zawieść. Różnie to bywa, ale postaram się. Jutro stream, jutro 2 razy detektyw i jutro Zelda. Jasna cholera. Jeszcze robota i w ogóle. O której jutro? Ja myślę, że, znaczy nie wiem, słuchajcie, ale najwcześniej myślę, że godzina pewnie gdzieś tam 19:20, ale zobaczymy. W każdym razie, moi drodzy, naprawdę dziękuję wszystkim, którzy byli, dziękuję wszystkim, którzy wspierali. Widzimy się jutro. Miłej niedzieli wam życzę, miłego wieczoru. A, i jeszcze słuchajcie, jeszcze, jak nie wchodziliście, jak nie oglądaliście, bo wiem, że cały czas YouTube nie pokazuje powiadomień. Wchodzicie i tutaj. Nie, Zelda raz, detektyw dwa razy. Klikajcie film z otwierania, macie tam giveaway karty takiej fajnej, takiej, o, tutaj mam. Jak ktoś chce wygrać, wartość fajna, sprawdźcie sobie na odcinku. Natomiast żegnam się, wy tam wbijacie, klikacie lajka, możecie napisać komentarz, żeby wziąć udział w losowaniu. A ja wam życzę miłego dzionka, tak więc do zobaczenia, do kolejnego, cześć i czołem i...